Witamy w kolejnym odcinku podcastu bezimienny. Ten odcinek będzie nagrywał w dzisiejszym dniu. Tomek. Cześć wszystkim. Ja mam na imię Krystian. I słuchajcie, to jest tyle. To jest tyle naszego składu. Słuchajcie, 7, 7 maj, czyli po majówce w sumie, czyli takiej mojej w UK majówce 2024 rok. Godziny wieczorne. To jest ten dzień, w którym my sobie teraz siedzimy i nagrywamy. Dla was ten odcinek. Słuchajcie, no i może od razu zaczniemy, że nie ma Rafała. Co się dzieje z Rafałem? Otóż Rafała nie ma i Rafała nie będzie. Rafał, Rafał postanowił, że odejdzie z tego projektu. Ni niestety. I nie będzie już z nami więcej nagrywał. Jako argument, który, który podaje jest taki, że po prostu nie ma do tego głowy. Ja mogę to ewentualnie rozwinąć tylko w ten sposób, że faktycznie no, Rafał w ostatnim czasie mniej się angażował. Dużo mniej niż my, niż ja i Tomek, jeżeli chodzi o podcast, o jego rozwój, o granie w gry na odcinki i tak dalej, i tak dalej. Jednak co by nie było, no był no, 9, 8 9 lat, praktycznie od początku. No więc jest troszeczkę smutno, że go nie ma, no, ale. No ale my myślimy, ale robimy dalej to, co robimy i nagrywamy dalej tak, jak nagrywamy i będziemy dalej ciągnąć ten projekt, dopóki nam się w jakiś sposób nie znudzi albo coś się dziwnego nie wydarzy. Na razie na ten rok nie planujemy zamykania tego podcastu, więc ogólnie możecie spać spokojnie. Faktem jest, że Rafała nie ma. Eee, no nie ma. Wiecie, nagrywanie odcinku, szczególnie e, mamy grupę patronową, i tam są osoby, które były zainteresowane nawet e, e, nagrywaniem podcastu, ale ogólnie też znam osoby, które próbowały, przecież e, zobaczcie, jak e, zobaczylibyście naszą koszulkę, ile osób było, przewinęło się przez, przez, przez całe te prawie 10 lat e, tego podcastu. One rezygnowały z różnych powodów, tak? Jedni mieli swoje projekty, drudzy się po prostu wyparali, trzeci. No, słuchajcie, no to jest jednak nagrywanie, to jest jednak przygotowywanie do odcinka jakichś gier, tak? Ja nie mogę sobie teraz grać w dwa tygodnie w Halo, bo ja za dwa tygodnie nie będę miał o czym mówić, tak? Więc to jest jednak ogrywanie tych najnowszych gier, no i granie w te najnowsze gry, i przechodzenie tych gier i tak dalej. I trzeba być w miarę, w miarę na bieżąco, więc ja rozumiem osoby, które rezygnują, które nie mają na to czasu, albo po prostu, które w pewnym momencie, tak jak Rafał, na przykład nie mają już do tego głowy. Myślę, że to jest normalna rzecz. My mieliśmy. No może jeszcze Tomek nie, ale ja miałem parę kryzysów. O, ja, no ja miałem. Myślę, też, ty... też miałem, też miałem. Tak, wiesz, <laughs> ale to... tutaj u nas, u nas nie, no, nie, 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 no bezimiennym to nie. jeszcze przeciągle powodują mnie jakiś tam skok adrenaliny i, mhm. i za każdym razem jak, jak planujemy odcinek, to, to jest y, jakieś takie fajne uczucie. Okay, e, okay. Natomiast ogólnie w karierze gracza miałem takie momenty, że. Że kompletnie nic mi nie siadało, i, i, i zastanawiałem się, jak to dalej będzie wyglądało. E, najdłuższe chyba trwało pół roku. A że, ale... że co, że pół roku nie chciał ci się grać w grę? Tak, 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 tak. No, ale no, no. ale no jak już wiecie, to ten czas mamy ze sobą, i, i teraz gram jak pojebany. U mnie, u mnie jedynie jest taki plus z tej gier od patronu, że jak dostaję grę w pudełku od patrona no dobra, to muszę usiąść i w nią zagrać ale na przykład jak już skończyłem jakąś grę od patrona i tak, i tak mam wolną rękę mogę zacząć co chcę to nawet nie wiem co zaczynać i na ogół kończy się jakimś ranem w, w jakieś roglaki albo po prostu graniem online w jakieś Halo, w Dead by Daylight albo nie wiem, w co tam ostatnio jeszcze grałem takiego internetowego w MK chociażby, tak. Więc to też, też, że te gry od patronów w jakiś sposób jednak mnie trzymają, i nawet chce mi się to robić, tak? Ale doskonale rozumiem, że w pewnym momencie taka gonitwa przez wiele, wiele lat. No może się w końcu znudzić, może się to przejeść. E, ludzie mają różne okresy, my też jesteśmy starsi e, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o nawet, e, jeżeli wypływają jakieś nowe podcasty z to myślę, że są to młodsze, bardziej osoby niż starsze, więc e, no, trzeba to zrozumieć, nie? E, tak, więc e, no niestety, jak już mówię, Rafał nie ma, Rafał się jeszcze pojawi, na pewno się wcześniej czy później pojawi, zresztą Mikołaj też się pojawi. Na pewno w owym rocznym zestawieniu w grudniu. Pewnie chłopaki się pojawią. Faktem jest, że na razie nie ma. I słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz skład, to na razie się nie zmieni. Na razie będziemy nagrywać z Tomkiem, ponieważ mamy dobry flow, ponieważ się lubimy, to jest bardzo ważne, ponieważ rozumiemy swoje żarty, to jest mega ważne i ponieważ Tomek mnie w jakiś sposób rozumie i akceptuje. Wiem, że sporo osób miało z tym problemy, więc na razie nie ma co ryzykować. Ale, żeby nie było, będą pojawiały się oczywiście w naszym odcinku różne osoby. Będziemy zapraszać różnych, różnych, może też podcasterów. Będziemy starać się czasami, żeby ta dwójka była, była, była e, przecięta jakąś trzecią osobą. E, I to na pewno będzie. Słuchajcie, i tutaj pojawia się też dodatkowe pytanie o retro, ponieważ retro to było takie założenie, że jednak my w trójkę robimy to od początku do końca i wybieramy grę podcastu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to miał być tylko trzyosobowy nasz projekt i mieliśmy go skończyć i to miały być nasze opinie. One miały się nie przy... nie... Nie przecierać z innymi opiniami. To nie miał być ktoś, kto wejdzie z X- i grał tylko na, nie wiem, na Wii i przez rok będzie mi mówił o, o przez cały rok będzie mi mówił tylko o grach Nintendo, bo później w następnych odcinkach to nie miałoby żadnego sensu. E, no, ale jednak Rafała nie będzie. Rafał nie będzie kontynuował też naszego spin-offu, ale my będziemy go dalej robić. W związku z tym te retro będzie robiła z nami trzecia osoba. Ja już jestem po rozmowach z tą trzecią osobą, więc ona będzie to kontynuowała i będzie to kontynuowała, kontynuowała do końca. Założenie było takie, żeby to była osoba w naszym wieku, więc każdy, kto ma mniej niż 35 lat, nie, mógł, nie mógłby z nami tego robić, bo też chodziło nam o to, żebyśmy mieli podobne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te czasy, podobny feeling tych czasów. Więc, no, na przykład swego brata nie mógłbym wziąć, bo on niektórych, on, on, w, tych, on w tych latach robił zupełnie inne rzeczy niż ja. Więc, chodziło nam, żeby to była taka właśnie osoba w naszym wieku, albo może starsza. I taka osoba będzie. I taka osoba będzie, i ona pojawi się już w retro 6. Myślę, że już nagramy to w przyszłym tygodniu. Zobaczymy bo to ona jeszcze musi się tam ogarnąć, ale już mi powiedziała, że nie ma problemu i będziemy jechać to. Więc Rafała, typy i te wszystkie, oczywiście, przez 5 lat od 98. Oczywiście to wszystko zostaje, on po prostu będzie kontynuować i będziemy się dalej bawić przez kolejne 22 lata, w sumie to i tak więcej niż mniej, dużo więcej niż mniej, więc to będzie kontynuowane z nową osobą. Poznacie ją wkrótce, nic na razie nie będę Wam zdradzał tak I, i chyba i chyba możemy przejść dalej możemy przejść do naszych patronowych rzeczy może najpierw chociaż dzisiaj jest początek miesiąca Tomek czy ty już dostałeś paczkę niestety nie dostałem nie przyszło nie niestety nie dostaję słuchajcie już gaczyty są opłacane powinny być zrobione powinny być dawno wysłane może przez tą majówkę to się wszystko rozciąga ale Będę ja musiał do nich napisać, bo to miało być. Wydaje mi się, że to miało być w zeszłym tygodniu, a tego jeszcze nie ma. Faktem jest, że już to wszystko jest. Tomek to dostanie będzie wysyłał. Już wszystko zostało opłacone, więc może ich po prostu przycisnę. A może jak już słuchacie tego odcinka, to macie już w domach. Kto wie. Więc to już jest, to już jest gotowe. Patroni są ogarnięci, jeżeli chodzi o, o, o tego typu rzeczy. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz e, zostawiłem na razie, ale to zostawiam tylko na dwa tygodnie, więc jeżeli, jeżeli tak jesteście, to sobie to ogarnijcie. E, jest jeden e, pr, jest jedno miejsce wolne, jeżeli chodzi o próg z gadżetami. Zostawiłem go na razie. Myślę, że za dwa tygodnie w, w kolejnym odcinku, albo w kolejnych dwóch odcinkach, ja go zablokuję. E, no bo zawsze chciałem, żeby te rzeczy były takie unikalne i tak dalej. Więc jeżeli słuchasz tego, to wejdź sobie na Patreona. I dołącz i bierz sobie ten próg, bo jego zaraz i tak nie będzie. E, no bo gadżety są jednak fajne. Gadżety są jednak fajne, a kolejny gadżet, który dostaniecie no to zobaczycie, zobaczycie jak już dostaniecie ja tylko powiem, że to wy będziecie wybierali co chcecie dostać, a mam pewien pomysł na to no dobra, to jest taka rzecz, to powiedziałem, to powiedziałem i możemy przejść do naszego na przykład ostatniego pytania na odcinku Dragon's Dogma, Tomku i to jest też pytanie do ciebie i do naszych do naszych słuchaczy słuchajcie, zadaję wam takie pytanie ponieważ ostatnio wysypało się, wysypało się sporo filmów sporo filmów, Boże, sporo, sporo seriali na podstawie gier, tak? Ostatni właśnie był ten Fallout. Eee, ale były też inne inne seriale. I zadałem Wam pytanie, w ostatnim roku wyszły cztery seriale na podstawie gier wideo, który jest według Ciebie najlepszy? Eee, 66% Fallout, 33% The Last of Us, eee, było jeszcze Halo, był jeszcze Twisted Metal, ale nikt na to nie zagłosował. Tomku, jakby było u Ciebie? To jest ciężkie pytanie, bo każde z tych seriali jest dla mnie zupełnie inne. To jest trochę takie, jakby próbować wybrać najlepszą grę i spotkaliby się fani RPG-ów, fani strzelanek, fani gier sportowych i powiedzmy fani wyścigów, nie? I każdy ma swój typ. I. i... Znaczy nie, ale to teraz bardzo źle mówisz. Bardzo źle. Nie, to nie, nie, nie. Mówisz. właśnie nie, nie, dla mnie nie. nie. Nie, nie, zła, nie, nie. Ale. To, ale... Nie, Krystian, pytasz mnie o zdanie, to nie mów ale Ale te, ten przykład był zły, tu jest Zajębisty bardzo zły. Przykład. to jest przykład. Zajbisty jest to. Przykład, się chujowie jest ten przykład. Ale jakbyś mi to dał powiedzieć, to bym ci powiedział, że okay, no to tak okay. bo dla no, dobrze. Us... Ale to źle. No. no Boże, Krystian, to, że ktoś myśli inaczej jak ty, nie znaczy, że myśli źle. Nie, ale to. <laughs> poczekaj, to, to, tylko, to tylko odniosę się do Twojego przykładu. Jeżeli masz fanów wyścigów, tak? No. Mam fanów wyścigów, to na przykład. Ty, albo ja nie będę grał w wyścigi, bo nie lubię grać w wyścigi. Albo jeżeli masz fanów, nie wiem, NBA, to ja nie, nie będę grał w NBA, bo mnie to nie interesuje. A wszystkie te cztery seriale obejrzałeś. Tak, Pomimo tego, że są inne, lubię, obejrzałeś. Więc tak, fan ale, wyścigów ale nie, nie będzie grał Dają mi o, różne będzie. rzeczy, dają mi różne rzeczy, o, dają Boże, mi różne tobie. rzeczy. I tak, no ale no. to jest moje zdanie, nie? Jakby, jakby okay, no to... Warto zauważyć. Więc okay. e, The Last of Us zdecydowanie jest bardziej lirycznym takim e, serialem, bardziej nastawionym na, na fabułę, na jakieś takie przeżywanie, na emocje. E, Fallout jest zajebisty, jest naprawdę zajebistym serialem i polecam go każdemu. E, ale nie jest ani dla mnie lepszy, ani gorszy niż The Last of Us. Jest po prostu inny, e, oddający ducha gry, oddający e, ducha w ogóle tej, tej serii. I, I fajnie pokazujący też ludziom, którzy nie grają, czy nie grali nigdy w, w tę konkretną serię, e, założenia. Jest bardzo dużo o e, Voltach, jest bardzo dużo o, o jakby historii firmy. Myślę, że często więcej niż standardowy gracz wyciągnąłby z e, samej gry na ten konkretny temat. Więc dla mnie to jest w ogóle sztos. E, ale nie jest to dla mnie lepszy serial czy gorszy. Halo mi się strasznie podoba, jest jednym z moich ulubionych seriali science fiction ostatnich lat i mimo, że gra mi nie podeszła, a naprawdę miałem wiele prób, to serial po prostu połykam w ilościach dowolnych i, i, i strasznie mi się podoba. Nie przeszkadza mi, że Master Chief lata bez, bez hełmu, a nawet bez zbroi. I, I jakoś to wszystko mi da. Natomiast jest to serial, jakby bardziej też skrojony pod grę, która no, tak, jak, tak jak ty lubisz powiedzmy strzelanki te wieloosobowe i, i ten tryb wieloosobowy też sobie cenisz w halo. Tak, tak ten, ten serial jest właśnie bardziej taki nastawiony pod te osoby, które gdzieś tam są serią od lat i, i po prostu lubią, lubią konflikty zbrojne. E, bardzo też jest dużo lore, jeżeli chodzi o przeciwników e, w Halo, więc to jest też dla mnie, dla mnie, dla mnie duży plus. Zdecydowanie e, najgorzej wypada Twisted Metal, który jest e, po prostu zupełnym średniakiem, e, ale jest dobrym serialem do obejrzenia na jedno oko. Czyli jeżeli robić coś innego, coś sobie chcecie puścić w tle e, i nie przeszkadza wam, że na przykład nie obejrzycie jakiejś sceny to Twisted Metal jest spoko. Jest fantastyczna postać klauna w tym serialu. I jest tam też inne, parę innych też postaci drugoplanowych, które, które robią robotę, więc też ma swoje plusy. Gdybym jednakowoż mógł wybrać tylko jeden serial, który miałbym obejrzeć, to obejrzałbym The Last of Us. Ale nadal nie podpiszę się pod tym, że jest to serial lepszy od Fallouta. rozumiem, znaczy chciałem ci e, zadać inaczej troszeczkę to pytanie, że którego serialu obejrzałbyś kontynuację, jakbyś jak już m, takie masz ciężkie dylematy moralne. To na ten moment <coughs> najbardziej czekam na Falauta, Na kontynuację Fallouta. O, a to ciekawe. Okej, okay, ale stwierdzasz, że The Last of Us jest najlepszy z tych czterech. E, powiem wam, że u mnie e, nie oglądałem jeszcze Fallouta. Twisted Metal e, raczej nie obejrzę. E, The Last of Us było świetnym serialem, to na pewno. Halo, no to Halo, 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 Halo. Ale wiem, że Fallout, Fallout będzie. Zniszczy mnie. Zniszczy mnie, jest tam jeszcze koleżka z Twin Peaks. Nie, no, wiem, że mnie zniszczy, więc ja niestety nie mogę się odnieść od tego. Na pewno The Last of Us, e, będzie w. Jako e, trzecie miejsce, być może też za, ze względu na to, że gra jest po prostu adaptacją jedno do jednego, znaczy serial jest adaptacją jedno do jednego tego, tego e, serialu, co nie jest złe, ale jednak e, wolałbym może coś innego, coś podobnego, albo coś troszeczkę może odstającego. E, tak, więc nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie obejrzałem jeszcze follow-up. No, ale pewnie fallout albo halo, prawda? Chociaż, kurde, no, obawiam się, że fallout zmiażdży mnie. Okej, okay. dobra, słuchajcie, to, to było pytanie do, do poprzedniego odcinka. Tamko, ja powiedziałem w ogóle, co będzie w tym odcinku? Chyba nie, nie, Krystianie, nie mnie. powiedziałeś. Były różne inne. Dobra, więc... Ważne informacje. Więc w zeszłym roku, tak samo jak i dwa lata temu. W sumie, dwa lata temu zapoczątkowałem taką serię o planszówkach. I dwa lata temu, jak sobie zobaczycie, kwiecień, dokładnie kwiecień, jakiś tam odcinek, to, to zrobimy odcinek o planszówkę dla początkujących. Powiedziałem Wam, wytłumaczyłem Wam pewną terminologię, jeżeli chodzi o planszówki. No i o co chodzi ogólnie z planszówkami, czy one są w taki fajny, i podaję Wam pod, takie, takie planszówki podstawowe od czego warto zacząć, tak? No, natomiast rok temu to już z Tomkiem, zrobiłem, zrobiliśmy odcinek o średnio zaawansowanych placówkach, czyli już te systemy były bardziej skomplikowane, już 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 te mechanizmy, mechanizmy były zupełnie inne, już jakieś silniczki, jakieś takie rzeczy, no, no już było trochę ciężej i to było w zeszłym roku. Natomiast teraz wypadałoby skończyć tą serię, bo ona jest rozpisana na trzy odcinki. I w sumie zacząłem ją i wiedziałem, że za dwa lata zrobię trzeci odcinek. No i właśnie robimy ten trzeci odcinek. E, słuchajcie, no w tym odcinku będą najlepsze e, planszówki. Znaczy, moim zdaniem, najlepsze planszówki. Wiadomo, że to jest e, moja opinia. E, planszówki, jeżeli chodzi o zaawansowane, no to już są takie ciężkie systemy to już są takie instrukcje po 20-30 stron, że jak patrzy się na tą instrukcję, o nie, 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 nie. że Krystian, ogarnianie nie, nie? Plansz planszówki zajmuje 2-3 godziny. No. A czy nie lepiej byłoby powiedzieć, że to są najlepsze planszówki, w jakie ty grałeś? Nie, ponieważ w średnio zaawansowanych, aha, chodzi, że w jak najlepsze, no można powiedzieć, że w najlepsze zaawansowane planszówki, w jakie grałem. Tak, oczywiście można tak powiedzieć. E tak. Ponieważ e mam planszówki w teorii też najlepsze na świecie. Te, które grałem, to też są najlepsze na świecie. Za, załóżmy na to, no, na, ze strony BGG, tak? Z, ze strony, w która po prostu e, kate, kata, kata, hmm, dobra, które jest Kategoryzuje. Tak, tak chciałem to powiedzieć. Ale e, jest to ranking, tak jak filmy mają IMDB. Tak samo planszówki mają tylko i wyłącznie jedną stronę i tam ludzie wrzucają te oceny tych planszówek i w sumie ten ranking ma sens. Grają w te planszówki, co tam są, ma sens. Może z parą bym się do końca nie zgodził, że są na przykład tak wysoko albo że są tak nisko, oczywiście. Ale ogólnie ten ranking jest taką biblią troszeczkę. E, no i będę się na tym opierał. Szczególnie, że na przykład z pierwszej setki mam na... Mam pewnie 50 planszówek z pierwszej setki, więc wiem co tam się dzieje, mam o tym pojęcie i tak dalej, tak dalej. Mogę powiedzieć, że drugie miejsce na tej liście, nie, pierwsze miejsce na tej liście ma bras, o którym dzisiaj nie powiem, którego mam w domu, w którego nawet grałem, ale nie powiem tylko ze względu na to, że za mało w niego grałem. I nie jestem w stanie opowiedzieć wam o czym jest ten braz tak do końca, bo ledwo, go co, ledwo co go pamiętam, aczkolwiek w, w, z tego co pamiętam, wiem, że była, bardzo, była to bardzo dobra planszówka. No niestety nie mogę o niej powiedzieć, pomimo, że mo, nawet mam ją w domu, bo, bo, tak jakby, bo tak jakby nie przeszedłem ją, tak. E, tak, więc, no, oczywiście, tam może to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja sugestia. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli już wejdziecie w ten świat, i w co należy zagrać, bo to są sztosy. Naprawdę, to są sztosy, które rozwaliły mi mózg. No, ale nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o paszówkach, bo będziemy mówili też o grach. E, I może, e, Tomku. Tomek chciał dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach w sobie, chciało jednej, a drugą mogą sobie wybrać, więc e, może zacznij. E, może zacznij od czegoś, co mnie kompletnie nie interesuje. E, 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 I to będą Pokémony, Tomku. E, dziękuję. Więc, dziękuję. więc e... jedziesz z, z poksami, co tam w świecie poksów? E, tak. E, to właściwie jakby to, to nie jest tak, że wyszła teraz jakaś nowa część Pokémonów. Tylko e, od jakiegoś czasu Nintendo za, e, postanowiło do swoich takich flagowych tytułów. E, jak z Platon czy, czy właśnie e, Pokemony robić sezon pasy, w których e, są e, dwa dodatki e, i w tych dwóch dodatkach e, są jakby no, e, dodawane nowe, nowe plansze, czy nowe postacie, czy jakieś tam gadżety, w zależności od tego co to tam jest. I tak samo było w przypadku najnowszych Pokemonów, e, czyli Scarlet i Violet. I e, 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 oczywiście jeżeli, tak jak ja, kupiście obie wersje, żeby mieć dostęp do wszystkich Pokémonów w domu, to do każdej wersji musicie dokupić ten dodatek osobno. Nie można, jakby, kupić sobie jednego dodatku i jakoś podzielić się z drugą osobą, która ma drugi kolor, tylko, jakby każdy z Was musi zakupić osobny zestaw dodatków. Um, Niemniej jednak, no, w, w naszej rodzinie nie, nie może być inaczej, więc y, uzbrojeni w portfele, kupiliśmy, kupiliśmy dwa te season pasy, um, ale też muszę przyznać, że y, dużo bardziej y, ta gra zachęciła nas do wspólnej rozgrywki. Um, Mamy tam właśnie dwa rozszerzenia jakby takie fabularne. Pierwsze dosyć zamknięte, taka jest to zamknięta historia. Odwiedzamy nowy region, taki bardziej górzysty i tam, tam mamy właśnie taką legendę o tym, o, o, o niezrozumieniu tak naprawdę. I była to dosyć krótka przygoda i jakoś to tam się rozeszło. Natomiast ten drugi dodatek to jest po prostu niesamowita sprawa. Mianowicie zbiegło się to w czasie z faktem, że Nintendo zamknęło serwery do Pokémonów na 3DS-ie. A co za tym idzie, wszyscy gracze, którzy na 3DS-ie mieli swoje Pokemony, niejako stracili dostęp do transferowania swoich Pokemonów, właśnie z tych, z tych starych edycji do nowych. I żeby jakoś chyba zadośćuczynić wszystkim graczom, a jednocześnie przy okazji na tym zarobić, Nintendo postanowiło, że w tym drugim rozszerzeniu do, do, do Scarlet i Violet udostępni nam wszystkie startery, wszystkie startery Pokemonów, jakie kiedykolwiek wyszły. Więc... Yeah. Więc można właśnie zebrać sobie wszystkie naprawdę niezależnie od tego, w którym momencie wkręciliście się w pokemony, w której serii, czy która gra, to możecie właśnie swoje ulubione startery złapać, rozwinąć i się nimi pobawić. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. A druga. E, że w tym samym czasie, w tym samym dodatku e, udostępniono również możliwość złapania wszystkich legendarnych Pokemonów, jakie kiedykolwiek pojawiły się w grach. E, więc, e, więc to też było dosyć ciekawe. E, oba, e, obie te możliwości, czyli i zebranie wszystkich starterów, i e, zdobycie tych legend, wiąże się e, z Aktywnościami, które trzeba wykonywać na nowej mapie e, zwanej Terrarium, jest to jakby taki trochę świat laboratoryjny, stworzony przez jedną z akademii e, nauczania w, w świecie Pokémon. E, jakby nauczania dzieci, młodzieży do tego, żeby byli lepszymi trenerami, do tego, żeby lepiej współżyli z Pokemonami, to takie, tam są różne jakby dziedziny tej, tej nauki, normalnie są tam lekcje, możecie chodzić na te lekcje i dowiadujecie się jakichś ciekawostek ze świata Pokemon czy wzorów na, na to, jak wyliczyć, ile obrażeń zadacie przeciwnikowi, albo ile on zadawam. Więc, więc to jest to dosyć ciekawe. Ale oprócz tego, właśnie jakby to jest tak jakby sztuczny twór, który został zaludniony tymi Pokemonami. No i żeby jakby zaludnić go właśnie tymi starterami, to trzeba wykonywać konkretne zadania. I te zadania polegają na złapaniu jakiegoś konkretnego pokemona, na zjedzeniu jakiejś konkretnej kanapki, ponieważ tam w tej grze dużo się robi takich kanapek, i te kanapki dają buffy waszym postaciom. E, na przykład na to, żeby złapać e, tylko grass type'y, albo e, żeby wam się więcej jajek e, urodziło z, e, m, między waszymi pokemonami przeciwnych płci, e, m, więc tam są różne takie jakieś tam bariery i e, żeby właśnie zebrać wszystkie te legendarne pokemony, bo to, żeby te startery, to można to zrobić samemu. Natomiast żeby e, złapać legendy, trzeba zagrać z kimś. I trzeba z tym kimś zrobić naprawdę mnóstwo mnóstwo tych zadań. Bo za zrobienie 10 zadań robi się zadanie grupowe i po zrobieniu trzech grupowych zadań można wtedy zrobić super, super zadanie i za zrobienie super zadania dostaje się właśnie cynk o tym, gdzie jeden z nowych legendarnych Pokémonów jest do znalezienia co więcej właśnie trzeba jednocześnie wydawać tam takie punkty i część tych legend można zdobyć tylko u siebie, a część można zdobyć tylko za, za właśnie tą grę wspólną i my właśnie z Turką spędziliśmy chyba ze 20 czy 30 godzin na tych różnych zadaniach łapiąc te pokemony wymieniając się nimi żeby, żeby jakby uzbierać te wszystkie punkty na te, na te legendy i jest to ciekawe, jest to, jest to wciągające, jest to też kolejny jakiś taki krok do tego, żeby gdzieś tam e, łączyć tych ludzi, żeby grali razem. E, idealnie w lo lokalnie, ale też, też oczywiście jest to możliwe przez internet. E, no i też grania takim trochę sentymentem e, do tego, że właśnie można e, i te legendy złapać, i e, te startowe Pokemony. E, więc myślę, że, że wielu będzie chętnych na to, żeby żeby potem dodatek sięgnąć, jest chyba 240 nowych Pokémonów łącznie w tych dwóch dodatkach, czy 300 prawie? Prawie 300, więc, więc jest, jest co łapać. Ja już oczywiście mam wszystkie absolutnie, o, oczywiście. jakie można tam zdobyć. I, I czekam, czekam na więcej, bo gdzieś tam te Pokémony ciągle pozostają mi bliskie co więcej do tych dwóch dodatków został jeszcze wydany dodatek darmowy, trzeci który jakby wieńczy historii i nagle okazuje się, że te historie z podstawowej gry z pierwszego dodatku i drugiego dodatku jakoś się łączą i jest wspólny finał tych historii całkiem, całkiem ciekawy i mówiąc szczerze, byłem zaskoczony bardzo pozytywnie jakością fabularną, właśnie zaprezentowaną w tym darmowym rozszerzeniu, jakby zamykającą e, historię, czy to Scarlet, czy Violet, w zależności od tego, e, jaką wersję macie tych Pokémonów. Także bardzo fajna sprawa bardzo fajne rozwinięcie i, i bardzo dobre dodatki. E, myślę, że zdecydowanie warte tych 100 zł, które kosztowały. E, zwłaszcza przy tym, co ten drugi oferował, to, to, to ta kwota jest jak najbardziej e, uzasadniona. E, a tak, siedząc jeszcze do, do dodatk e, w dodatkach, e, Wojt, e, Boże, e, Tomku, <grym> powiedz mi jedną rzecz, bo ty miałeś mieć jakiś dodatek do Red Fala. <grym> No, miałem mieć, tak. Kupiłem specjalną wersję Red Fala ze Steelbookiem że i z, z dodatkiem, tak. tak no by... i e, i ty powiedziałeś, że zwrócą ci hajs, tak? Znaczy, ty tak, ty wrzuciłeś takiego, takiego okay. posta, dobra, tak? dobra. że ludzie, którzy kupili ten dodatek, mają mieć mhm. zwrócone pieniądze. Okej, okej. Tak było w tym poście napisane. Ale ty nie, nie, nie kupiłeś go cyfrowo chyba? Eee, znaczy, no kupiłem go fizycznie, no ale dodaje się go cyfrowo. A dodałeś go? Tak, oczywiście, że tak. Aha, okej, okay. no dobra. To jest jeszcze jakaś tam szansa, że ci się. Nie, uda. no, że żartuję. No, nie, nie, wiem, nie wiem, więc szczerze, czy, czy, czy faktycznie zwrócą, czy nie. Nawet jak nie zwrócą, to trudno. Natomiast natomiast sam fakt, że, że jednak zaorali ten tytuł, no chyba świadczy, że był to tytuł wybitny, udany. Wybitnie udany. E, tak, dobra. W ogóle pozabykali studia. Też ciekawe rzeczy porobili, ale nie o tym. Dobra, więc przejdźmy w takim razie do mojej gry, bo ja też coś przygotowałem. Słuchajcie, przygotowałem w sobie grę już, da już dawno, Przyszedłem ją dosyć dawno, ale nie było okazji o niej powiedzieć, więc dzisiaj o niej powiem. Słuchajcie, gra, która była swego rodzaju ekskluzywem na e, Xboxa. Oczywiście była w najlepszej usłudze na świecie, jaką jest oczywiście e, Xbox Game Pass. I na początku tego roku pojawiła się również na PlayStation 5 za jakieś tam pieniądze. Więc mogliście sobie ograć użytkownicy PlayStation 5. Gra, o której chcę powiedzieć, nazywa się Immortality. Immortality, czyli to jest kolejny projekt sama Barloa, który stworzył dwie wcześniejsze gry. Takie dosyć dziwne, o których powiem. Było Hair Story, którego nie oglądałem. E, nie Może nie oglądałem, w sumie nie oglądałem, bo tego się głównie ogląda. I był jeszcze Telling Lies. O Telling Lies mówiłem, e, nie wiem, pół roku, może rok temu, może półtora roku temu, już nie pamiętam. No i, i kolejny jego projekt, czyli właśnie e, czyli właśnie Immortality. E, I słuchajcie, mm, słuchajcie, 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 tak. E, czym to w ogóle jest. Immortality jest grom, którą się po prostu ogląda. E, ogląda, czyli, czyli mamy podobny, podobny motyw jak w Head Story chociażby. E, czyli przeglądamy sobie bardzo dużą ilość kadrów, filmów, dużej, dużą ilość e, no, akcji e, i po prostu sobie to e, dedukujemy, o co tam w ogóle chodziło. No i mamy naszą główną bohaterkę, Maris Mercer i będziemy śledzić jej losy przez całą grę. Gra to jest film, więc to wszystko zostało wyreżyserowane, nakręcone, zagrane, zarejestrowane i pocięte. Dostajemy takie wycinki w tej grze właśnie. No i my analizujemy co... O co tutaj chodziło twórcy, o co chodzi w ogóle w całej tej grze, ponieważ tak na dobrą sprawę gra nie mówi nam, czego macie szukać w tej grze. Tak na dobrą sprawę poznajecie historię, właśnie tej Maris, i dowiadujecie się, co się z nią stało. Ona jest jakąś, ona jest, można powiedzieć, zaczynającą aktorką. Młodą aktorką, która zaczyna w tym biznesie, no i, i, i na przykład macie je, jedna historia, to będzie film, który, w której są pewnego rodzaju kadry. Więc jest to start, klatka, jest akcja i, i, i coś się dzieje na ekranie, tak? I to jest zrobione na zasadzie, tak jakbyście mieli kamerę z boku i ktoś nakręca film, i macie 100 scen w danym filmie, i wy będziecie po prostu to to oglądać, to analizować. I e, będziecie poznawać jej historię w różnych okresach czasu, co ona robiła przez jakieś tam powiedzmy 30 lat. E, w jakich tam będą chyba trzy takie duże historie e, i będziecie wy, e, po prostu poznawać jej przeszłość tak na dobrą sprawę. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą grę. Więc e, co możecie robić w ogóle, tak? Więc dostajecie kadr. Fajne jest to, że kadry, które będziecie odkrywać, macie po prostu, zaczynacie powiedzmy z pięcioma, czy dziesięcioma klipami. Odpalacie sobie i zatrzymujecie je. I na przykład widzicie jabłko. Zatrzymujecie na tym jabłku kl i klikacie sobie na to jabłko. I, kam i, I scena akcji idzie do innego klipu, w którym jest jabłko i się zaczyna. Zaczyna się gdzieś, w, na przykład, w. w w środku. No to możecie cofnąć cały ten nowy klip, który odkryliście do początku. I w ten sposób możecie dalej analizować różne rzeczy. Pojawia się pistolet, zatrzymujecie, klikacie na pistolet, i pojawia się inny nowy klip, albo może stary, który nawet już macie odkryty, i pojawia się e, sytuacja z pistoletem, i tak dalej, i tak dalej. Będziecie klikać na różne e, rzeczy, które będą wyświetlane na ekranie. Różne przedmioty, różne osoby, e, po prostu. To, co będzie się działo przed Wami. I to, I to jest dosyć dobre, i to całkiem nieźle działa. Czasami będziecie mieli nawet w ten sposób, że klikniecie na tą samą rzecz w tym samym filmie, a pójdziecie do innego filmu. Czasami będą takie sytuacje. Więc na tym będzie polegała Wasza gra. Poza tym. Ta gra jest, jest, jest taka pojebana dosyć i będziecie mieli w ważniejszych scenach w filmu, jeżeli będziecie oglądać te, te, te klipy, będziecie normalnie oglądać te klipy. To w normalnym tempie, chociaż możecie, możecie przyspieszyć i chyba też da jest, to wy, da, jest to wyczuwalne, ale, ale, załóżmy, że oglądam 3-minutowy klip i w pewnym momencie będzie wam wibrował pad. Ja, ja grałem oczywiście na Xboxie. Nie, nie, wiem jak miałoby to być przedstawione na komputerze, co, to jest ciekawe, bo myszki chyba nie, nie wibrują. Przynajmniej normalne. Klawiatura też. E, faktem jest, że tutaj wibruje wam pad, że więc jesteście poinformowani, że coś tam jest. I w tym momencie, w którym wibruje Wam pad, musicie bardzo powoli cofnąć ten kadr, w którym Wam e, wibruje pad, i odkrywacie inną, inną, inną scenę w tym samym klipie. Tak jakby coś było dograne, coś jest dziwnego, i coś tam się dziwnego, pojebanego, surrealistycznego wręcz dzieje. I wy musicie to ogarnąć, bo tam pojawia się jakaś taka dziwna historia, dziwne coś, nie wiecie co jest. I w wielu klipach będziecie mieli taką alternatywną historię tego wszystkiego. Jest to dosyć dziwne, ale jest to bardzo interesujące. E, tak, więc e, jeżeli chodzi o grę samą w sobie, bo, może wezmę aktorów. Aktorzy. Mistrzostwo Świata. Zostało to pięknie e, nagrane. Nasza główna bohaterka, e, e, którą, e, którą, e, która gra to Maris, gra rewelacyjnie. Tam będziecie mieli jeszcze w tym e, dodatkowym e, właśnie tym klipie, w tym surrealistycznym klipie e, też e, główną bohaterkę. Rewelacja. Po prostu zostało to mistrzostwo wszystko zagrane. Bardzo artystycznie. E, mocno nawet teatralnie bym powiedział. Świetnie. Po prostu świetnie. I... Tu mamy bardzo dobrą historię, naprawdę bardzo dobrą historię tego wszystkiego, tej, tej naszej Maris. Eee, I powiem Wam, że ta gra jest pojebana. Ta gra jest pojebana. Do tego stopnia, że oczywiście ja w nią gra, tam grałem, no i Lynch, 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 Twin Peaks, od, od razu, od razu tutaj się udziela, że to nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest historia zero-jedynkowa, jest tu bardzo dużo niedopowiedzeń, bardzo często będą się kasować te klipy, wy będziecie błądzić, nie wiedzieć o co chodzi, wiele rzeczy nie zostanie rozwiązanych przez was i to będzie normalne, eee, to będzie normalne. I to będzie zajebiste. W pewnym momencie to będzie zajebiste, znaczy akurat, akurat ta gra trafiła na, na fana, może nie fana, no można powiedzieć, że nawet fana, nawet mam koszulkę Twin Peaks, więc o, po prostu uwielbiam Twin Peaks i lincha, i na przykład Zaginioną Autostradę, ogólnie jego sposób filmowania. To co on chce przedstawić w tych swoich e, seriach, czy w serialu, czy w filmach. Lubię tego typa, jest to naprawdę dobrze, mądrze, fajnie zrobione. I ten film, ten, tą grę mógłby napisać Lynch. I jakbym powiedział wam, że to jest nowa gra Lynch'a, każdy, e, każdy by stwierdził, że no tak, no, faktycznie tak jest. No bo, no bo to jest zrobione po prostu w jego klimat. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek jakiś film Lynch'a, to powinniście wiedzieć. Ja pamiętam, że oglądałem jakiś jeden film Lynch'a, film się skończył, ale nie wiedziałem w ogóle, co ja obejrzałem. E, tu akurat tak nie, nie jest. Myślę, że ogarniecie o co mniej więcej chodziło w tej grze. Faktem jest, że nie jest to gra, która wam wszystko podaje na tacy. Wszystkiego trzeba czy musicie się domyśleć i po prostu sam, samemu poprowadzić sobie tą historię. E, tak, to chciałem powiedzieć. E, to powiedziałem, e, to też powiedziałem, to też powiedziałem. E, co jeszcze chciałabym powiedzieć o tej grze? Jedną rzecz chciałbym powiedzieć o tej grze, ciekawego. Aha, że ja miałem pewnego rodzaju zgrzyt. Wyobraźcie sobie, że w sumie ja, ja, e, no tam zobaczyłem bardzo, bardzo dużą ilość klipów i miałem ostatni klip. Ostatni klip z pewną sceną. Okej. Okay. No i miałem ten klip. I gram dalej, nie? I gram dalej godzinę. Dwie godziny. I tak coraz mniej już odkrywam w tej grze. I tak, kurde, no dobra. Coś mi tutaj nie pasuje, nie? I okazało się właśnie, że grając jeszcze w tą grę, ja już ją dawno w sumie ją przeszedłem. No, znaczy, doszedłem do tego ostatniego klipu, tak na dobrą sprawę. E, no i w sumie, już koniec, nie? W sensie, że już wiedziałem co jest, już wiedziałem, widziałem zakończenie, ale to też nie było takie zakończenie, że będziecie wiedzieli, o, o, to na pewno jest ostatni klip, nie, nie, na pewno tak nie będziecie mieli, więc to było dosyć dziwne, tak, że, że dwie godziny temu przeszedłem grę, a nawet o tym nie wiedziałem, więc to jest też tego typu gra. To jest po prostu historia, którą się poznaje, pociachana, ale naprawdę trzymająca w napięciu i była bardzo ciekawa. Powiem wam, że w pewnym momencie jak tak sobie przeglądałem te klipy i sobie je tak analizowałem i tak dalej i tak dalej, to wcią wciągało mnie to znaczy ogólnie mnie to wciąga, jeżeli historia jest dobra to mnie to wciąga, bo chcę, aha dobra, to jeszcze może sprawdzę to, o, dobra, to jeszcze kliknę sobie, nie wiem, na lustro albo na, nie wiem, e, klucz jakiś tam wisi gdzieś na ścianie albo na płaszcz, albo na cokolwiek tak, na jakiegoś typa, który, którego pierwszy raz widzę, może gdzieś jeszcze będzie albo stół, albo no nie wiem kamera, albo klatkę, albo numerek, cokolwiek, więc więc możliwości jest naprawdę wiele jest to dobrze zrobione no i jest jeszcze ten syndrom powiedzmy jednego klipu e, no więc e, więc tyle jeżeli chodzi o, o Immortality oczywiście można zarzucić tej grze, że tu jest mało gry w grze, no bo jest mało gry w grze, bo, bo, bo te tytuły tym się cechują że to jest po prostu bardzo dobrze napisana fabuła, wy bawicie się w takiego jakby detektywa e, i poznajecie całą tą historię e, no i tyle, i mówię, taki styl narracji, który jest przedstawiony, jednym będzie pasować, tak jak mi, ale wiem, że niektórzy mogą się od tego odbić, więc to od Was zależy, jak to jest. Myślę, że to jest, to była na pewno lepsza gra niż Telling Lies, którego, w której grałem poprzednie, ponieważ tam to było takie wszystko na hama, zrobione trochę. Uh, tu jest więcej rozkminy, no i tu jest więcej też tajemniczości, właśnie takiego artyzmu, i, i jest też lepiej zagrana. Chociaż, chociaż, tam też było całkiem nieźle. Uh, ale wydaje mi się, że po prostu Immortality to jest właśnie jego trzecia gra, z tego typu, już to już taki jest, to już jest taki wisienka na torcie, tu już wszystko pięknie gra. Uh, i, i tak jest właśnie. E, powiem wam jeszcze, że tych filmów jest bardzo, bardzo dużo, niektóre są bardzo do siebie podobne, ja czasami nawet błądziłem po nich i tak, aha, czekaj, nie, nie, nie ja już, ja już oglądałem ten film, I drugi raz oglądam to samo, pomimo tego, że już to oglądałem no ale ten tytuł tak ma, tak bawicie się w takiego no, w takiego detektywa i musicie po prostu poznać e, historię tej aktorki znaczy, ogólnie założenie jest takie, że ona zginęła, ona zaginęła dokładnie, i wy poznajecie Czemu zaginęła, wchodząc w jej życie i patrząc na jej poprzednie dokonania filmowe, e, bo to mniej więcej o to w tym wszystkim będzie chodziło. E, gra jest brutalna, e, dosyć brutalna i ma mocne sceny seksu. Oczywiście e, fabularnie nagrywane, więc ogólnie jest grubo, jest dużo nakich e, ciał, e, no ale jest ten artyzm też, tak, więc to, to wszystko podbija. No, scenografia i to wszystko, no, no myślę, że to jest, myślę, że to jest gra już taka kompletna, jeżeli chodzi o ten gatunek. E, jeżeli chodzi o ten gatunek, ciężko się do czegoś przy, e, przyczepić. E, tak, tak. No, i my, myślę, że, my, myślę, że tyle. Jeżeli chodzi o Immortality, ty nie lubisz chyba takiego gatunku, Tomku, co? Znaczy, grałem i w Telling Lies, i w Herstory. Więc. Yy, nie grałeś, przeszedłeś, czy grałeś? Grałeś. Nie, grałem, przeszedłem. E, A, przeszedłeś. W to, w to faktycznie nie grałem, nawet nie wiedziałem, że wyszło. E, no już już bo, wyszło i wyszło. Wyszło i wyszło. Bo, <laughs> faktycznie nie, nie śledziłem tych tytułów, ale e, lubię bardzo grać w takie gry, gdy mam trochę więcej czasu i mogę sobie coś wybrać, w co, w co dalej będę grał. No, 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 tylko, że tutaj też nie można tego za bardzo porzucić, nie? W sensie, że trzeba jednak ciągnąć tą historię, bo po prostu niektóre fakty mogą ci zginąć. No, w sensie, no, jak, to... jak robisz jakieś dłuższe przerwy, nie? O to mi kupacie chodzi No. E, no, słuchajcie, więc Immortality. Gra miała jakieś tam mnóstwo nagród. Myślę, że bardzo, bardzo mocno zasłużenie. Ja się przy niej bawiłem świetnie. Myślę, że chyba dziewiątkę bym mógł spokojnie dać. Eee, I tyle. I, I Jest super, i po prostu linch, linch. Po prostu w grze. A tego dawno nie było. Eee, no dobra. Słuchajcie, to zostając jeszcze przy tej nagości: tam 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 tom. Przy tym seksie całym: tom, 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 tom. Eee, Obecne. No weźmy. Weźmy tą grę, którą Tomek niedawno przeszedł. Wielka premiera na PlayStation 5. Gra, która była reklamowa. No co by tu dużo nie mówić, Tomku. Marketing jednak był taki trochę. Eee, tak, eee, no Nie? By, eee, był taki trochę, nie? No taki był, no. No był, no. <laughs> Jakby. Gra od początku do końca też pokazuje, że no twórcy lubią, tak? Że, że, że oni to lubią. Okay. E, więc nie, nie trzymając dużej w niepewności, oczywiście chodzi o e, produkcję Stellar Blade, e, która faktycznie no, zasłynęła e, albo i nie zasłynęła e, ilością odkrytego ciała oraz e, słynnymi drabinami, e, na których to główna bohaterka wspina się lub po nich zjeżdża. W dosyć wyuzdanych pozach, dla niektórych, można by rzec. A drabiny to i tak nic w porównaniu z tym, jak radzi sobie z liną. Więc, więc, więc tak, no, gra jest mocno, mocno seksualizowana. Jest tylko przez chwilę jeden facet bez koszuli, a tak to. No, jednak jest to skupienie na tej głównej bohaterce, którą możemy rozbierać do woli. E, możemy też grę przejść e, nago, e, z tym, że ta nagość nie jest ludzka, tylko jest bardziej e, cyberpunkowa e, Nie ma sutków nie ma jakby e, żeńskich. E, Organów rozrodczych, również. Hmm. Natomiast, no jakby, jest to wszystko tak za, zakreślone, tak to jest zaprojektowane, żebyście, nawet nie mając sutków widzieli sutki i, i inne rzeczy. Więc jest, jest to dosyć ciekawe, mimo wszystko, że, że w obecnym świecie takie produkty się ukazują. Tym razem ta produkcja narodziła się w Korei. Ehm, więc, więc e, no, Azja, jakby górą, jeżeli chodzi o takie rzeczy. E, w Azja zupełnie ma inny pogląd jeszcze na seksualizację kobiet, niż e, widzimy to na zachodzie czy środku Europy. Ehm. I faktycznie, no, ta gra była, jakby, no, sprzedawana głównie, głównie krągłościami i fizyką e, piersi oraz pośladków głównej bohaterki. I z tego też tytułu ja postanowiłem tę grę zupełnie porzucić. Dodatkowym jeszcze czynnikiem, który w moim jakby poczuciu sprawiał, że ta gra mnie nie zainteresuje. Było to, że ona gdzieś tam była, jako drugi taki Selling Point, było to, że ma to być Souls Like. I jako, że ja już wiedziałem, że Gra nastawiona jest na y, erotyzowanie głównej bohaterki, e, że w związku z tym na pewno e, ta gra będzie dużo gorsza, e, bo będzie próbowała nadrabiać golizną, więc tym bardziej ten i jako że souslajki mi e, nie, nie, nie podchodzą, e, również i ta produkcja mi nie podejdzie. Ale wydaje mi się, że e, troszkę te sousy zrobiły sobie taką markę, te oryginalne sousy, że teraz wszyscy chcą być sos likeami I tak jak Ronin miał być sous-like'em i nie był, e, tak i Stellar Blade miał być sous -like i nim nie jest. E, mówiąc szczerze, e, takie naj, najmocniejsze skojarzenie, jakie miałem grając tę produkcję e, przez 35 godzin, bo tyle mi zajęło przejście jej. Na 100% wraz ze wszystkimi zadaniami pobocznymi dostępnymi w grze, to to było skojarzenie z Final Fantasy. Że ta rozgrywka, jednak ten model rozgrywki jest związany z Final Fantasy bliżej, dużo bardziej niż z jakimkolwiek Soul Slam A ja, ja słyszałem tylko, że bardziej z Nier, Nier. Pamiętasz, tak nie? i to było nawet e, e, jeżeli słyszeliście to na naszej grupie to ogólnie ja troszkę rozpuściłem tę plotkę że, te, że, że to mi tak jak pograłem parę pierwszych godzin najbardziej właśnie mi to pasuje bardziej do Nier e, natomiast, e, natomiast im dłużej grałem tym e, siadało mi właśnie skojarzenie jednak z Final Fantasy e, jeszcze tylko dodam, że e, z tymi strojami, dlaczego można grać na golasa Ponieważ stroje są wyłącznie kosmetyczne. Możemy założyć cokolwiek na siebie i nie ma to żadnego wpływu na nasze statystyki. W związku z tym można szalać, wariować i, i, i robić, co się tam chce. Co ciekawe, bohaterka też jeszcze tylko dokończa te, te stroje. Bohaterka ma też stroje w pełni ubrane. Są też stroje galowe czy, 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 czy jakieś imprezowe itd. i, i tak dalej, i jest też sporo części właśnie takich tych ubrań, które nie odkrywają wszystkiego, więc, więc jeżeli ktoś gardzi golizną, to może sobie ją zakryć. A wracając do porównania, to yy, ta produkcja przypomina mi bardziej Final Fantasy, dlatego że yy, wraz z rozwojem bohaterki e, odkrywamy e, od, znaczy zdobywamy poziomy e, z, z, dostajemy tam różne punkty i sobie inwestujemy e, też e, wraz z rozwojem fabularnym e, zyskujemy dostęp do nowych skilli e, i właściwie to trochę tak wygląda że bijemy przeciwnika zwykłym atakiem e, lub silnym atakiem e, i mamy możliwość uniku, co daje nam punkty do jednego ze specy jakby z typów specjalnych ataków i mamy możliwość parowania, co daje nam punkty do, do drugiego tego typu specjalnych ataków, i w zależności właśnie czy bardziej unikamy, czy E, czy bardziej parujemy, no to częściej będziemy mogli korzystać z jednego z tych dwóch typów. W ramach każdego z typów mamy cztery umiejętności e, aktywowane odpowiednio kombinacją L1 i e, trójkąt, kwadrat, kółko, krzyżyk, albo R1 i tak samo e, ten trójkąt, kółko, kwadrat, krzyżyk. Eee, te skile są oczywiście e, to, e, różne. E, ich różność polega na tym, że mają inne zastosowania. Jedne są do rozbijania obron, inne są do niszczenia tarczy, inne są do e, atakowania wielu przeciwników naraz, inne są do e, podbiegania do przeciwnika, inne są do, do unikania itd. itd., itd. Więc. E, więc jest to, jest to całkiem skomplikowany system e, na końcu zaś odblokowujemy super, hiper, ultra e, przemianę w, 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 w jeszcze lepszą wersję siebie e, co też zadajemy tam dodatkowe obrażenia i też mamy wtedy osobny zestaw tych umiejętności też cztery skille Stąd najbliższe właśnie dla mnie skojarzenie do, do Final Fantasy, gdzie, gdzie też czy właśnie w 16, czy teraz jak gram w 7 Rebirth, to bijemy właśnie tym normalnym atakiem po to, żeby zrobić tam te różne paski, czy to specjala, czy, czy tych umiejętności, czy samona. I jak mamy, jak, jak to się wydarzy, to po prostu aktywujemy te skille i, i, i lecimy. E, jasne, no tutaj niby jest ten system parowania, ale to parowanie jest bardzo proste, e, dużo prostsze niż w jakichkolwiek solsach. E, uniki są jeszcze prostsze, e, więc, więc ta, 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 ta walka jest e, przyjemna, kolorowa, wybuchowa. Nie, nie, nawet, nawet jakieś starcia z bossami nie, nie są jakąś jakimś wielką trudnością. Co prawda, po przejściu gry odblokowujemy poziom trudności hard, bo na starcie mamy easy i normal. I na hardzie nie grałem, więc się nie wypowiem, natomiast na tych pozostałych dwóch będziecie się bawić bardzo dobrze. A myślę, że na Easy nawet osoby, które normalnie stronią od gier, gdzie się walczy, poradzą sobie z tą produkcją. Jest dużo, dużo takiego ciekawego świata. Tutaj co prawda mieliśmy rozmowę z Michałem, naszym patronem, bo przechodziliśmy ten tytuł symultanicznie. To, to mieliśmy taką rozkminę, że trochę szkoda, że jakby ten. Że jakby są dwa światy pustynne, bo, bo tam, tam jest taki, są przestrzenie z otwartym światem, i oba są pustynne, jeden jest mniej pustynny, a drugi jest bardziej pustynny, ale nadal są to dwa światy pustynne. Że szkoda, że to właśnie nie zrobiono czegoś, czegoś więcej, tym bardziej, że gra pod koniec pokazała potencjał, że ten jeden z tych światów otwartych mógł być trochę w innej scenarii, dużo bardziej ciekawej i też, też by to jakoś zagrało jeżeli chodzi o fabułę jest to klasyczny cyberpunk powiedziałbym nie jest to nic co was zaskoczy myślę, że wszystkie jakby takie momenty przejściowe rozwikłacie w ciągu pierwszych pięciu godzin i potem będziecie tylko przez kolejne 30 mówić haha, wiedziałem, haha, czułem tak ale więc, więc, jakby, no, nie, nie gra się w te gry dla fabuły. Niemniej jednak jest to, dla mnie była to bardzo przyjemna gra akcji. Przez to właśnie, że, że, że był ten ciągły rozwój, ciągle dochodziły jakieś te nowe skille coś można było porobić, dochodziły też różne atrakcje. Tutaj Michał narzekał trochę na nudę. Ja, ja mówiąc szczerze, nie zaobserwowałem tej nudy, bo twórcy naprawdę starali się mimo gdzieś tam w tym, że te właśnie te pustynne światy, że te stwory podobne gdzieś nam dać takie dodatkowe aktywności, które powodowały, że to wszystko nabierało jakiejś takiego unikalności, że nie, że robimy ciągle to samo. Dodatkowo projekty przeciwników i, i, i NPC-ów są naprawdę najwyższej jakości. Już dawno nie widziałem tak fajnie zaprojektowanych rzeczy E, Takich w miarę, w miarę świeży, świeżym podejściu, jeżeli chodzi o projekty, zwłaszcza przeciwników, naprawdę gdzieś tam e, słowo hybryda, e, tkanka, e, maszyna. E, no tutaj, tutaj naprawdę, naprawdę polecieli i naprawdę fajnie to wyszło. E, także, no, no mówię, no, zupełnie nieoczekiwane dla mnie. E, pograłem to tylko dlatego, że kolega z którym dzielę konto na PlayStation dostał kod e, do gry e, i pomyślałem, że tak bardzo nie chcę grać w reberw, że, że spróbuję czegoś nowego. No i wsiąknąłem, no, no mówię, no przyszedłem absolutnie wszystko. E, wszy, przy, zrobiłem wszystkie, wszystkie zadania poboczne, wszystko po prostu na maksa. E, poza szukaniem puszek z napojem, e, więc nie odblokowałem stroju w koronce. E, to sobie jakoś tam obejrzeć gdzieś tam w internecie, jak 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 IF, bo tak się nazywa główna bohaterka, czego jeszcze nie powiedziałem, jak tam IF się prezentuje w tej koronce. Natomiast myślę, że to by było jeszcze z 10-15 godzin, żebym wszystkie te puszki znalazł z napojami. Ogólnie fajny pomysł na, na, na dodatkową aktywność. E, ale no za dużo tych puszek mi zostało do zebrania, żebym, żebym faktycznie się tym zajmował natomiast jeżeli chodzi o takie fabularne zadania to zrobiłem je wszystkie e, jest tam sporo postaci, które poznajemy gdzieś tam po drodze i możemy wpłynąć na ich życie e, nie ma to żadnego wpływu na zakończenie e, dostaje tylko dodatkowe punkty znaczy tam achievementy e, za, za zrobienie tego niemniej jednak e, bardzo chciałem pomóc e, Pianistce i śpiewaczce, która, którą poznajemy właściwie jako, jako głowę przyczepioną do wielkiego zbiornika z płynami ustrojowymi, i później właściwie przez całą grę uzupełniamy jej ciało, kolejne elementy, także że kończy chodząc. Więc no to, jest, to jest fajny motyw i, i, i przyjemnie, przyjemnie się to robi w oderwaniu od zadania głównego. Czyli także, to jest... no. To jest e, najgorsza gra z tych czterech ekskluzywów, które wyszły w tym roku na PlayStation? Tak. Tak, ale jest zaskakująca dobra jako średniak. Jest to naprawdę dobry średniak i e, nikogo bym nie na namawiał do zakupu. Natomiast jeżeli trafi do, e, do usługi za darmo, to można, można naprawdę spędzić miło, miło czas z nią. Mhm. Czy. To, że ta postać tak wygląda, jak wygląda, to żadnego uzasadnienia w grze raczej nie ma. E, ma, co ciekawe ma, ale nie wiem, czy nie będzie to za duży spoiler. Spoiler, dobra, fajnie, że bo na przykład wiesz, w to jak się grało, bo tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to tam było jednak jakieś uz uzasadnienie tego. Tak, też, jest, jest tu, jest bardzo dobre uzasadnienie na to. E, oczywiście, e, no można się jakby kłócić, tak, e, z tym e, przy właśnie obecnych dyskusjach na temat seksualizacji i, i, i jakichś temu przedmotywowaniu kobiet. E, czy, 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 czy takie uzasadnienie faktycznie w obecnym świecie jeszcze ma prawo istnienia? E, ale myślę, że mimo wszystko. Sądząc po tym, po tym, co się dzieje ogólnie na świecie, nie tylko w tej kwestii, to myślę, że, 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 że to jest bardzo dobre uzasadnienie. Ale to, to pozostawiam, myślę, że każdemu do własnej interpretacji, jeżeli chodzi o, o podejście do tego. Okej. Okay. Czy coś jeszcze tamkoł? Osterol... Nie, dziękuję Osterol... bardzo. Nie, nie nie wydaje mi się, że, że tak powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Z jednej strony, jakby. Ja nie potrzebuję takiej gry. A z drugiej strony, naprawdę muszę przyznać, że no z tą fizyką piersi i pośrodków to dali dali radę, nie? Mhm. No dobra. Dobra, więc słuchajcie temat główny. Temat główny, czyli nasze plaszówki mamy godzinkę poza czasem, za czasem, e, i z, e, porozmawiamy sobie o plaszówkach zaawansowanych. Tomek ma jedną, e, ja mam zaplanowane 8. E, przez że niektóre szybko przejdę, niektóre troszeczkę wolniej przejdę i tak dalej, i tak e, dalej. Więc jedziemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o proszówki zaawansowane, no to faktycznie te systemy już są skomplikowane. Ja pamiętam e, duże ilości instrukcji z tymi instrukcjami. To też jest e, ciekawa sprawa, bo niektóre instrukcje są świetnie napisane. Niektóre są bardzo źle napisane. Ja na przykład osobiście wolę e, takie instrukcje, w którym mam bardzo dużo przykładów, tak? czyli uczą mi jakiejś nowej mechaniki, że nie wiem, że jak weźmiesz tą kartę, to patrz tutaj, i tutaj i tutaj, i na przykład przykład. Piotr zrobił to i to, i teraz ma to i to. I, i to jest super. I tak e, wytłumaczona, e, tak wytłumaczona gra. Jest świetna i czegoś takiego i coś takiego lubię, tak? Eee, bardzo też fajne są instrukcje. Bardzo lubię takie instrukcje, że na przykład macie zasadę po prawej stronie. Jak już umiecie grać w tą grę. E, tylko jest takie przy, szybkie przypomnienie po prawej stronie, tak? E, to też bardzo fajne jest, bardzo dobrze to ułatwia rozgrywkę w takich planszówkach po jakimś czasie. E, jak do niej wracacie? Bo bardzo często jest tak, że no, niestety wracacie do tej planszówki i w kompletnie już nic nie pamiętać nic I od, nowa. i od nowa tą instrukcję i odpalacie te 20-30 stron i jedziecie w nie oczywiście ja tak mówię 20-30 stron aczkolwiek jak tu patrzę na te gry które mam dla was przygotowane no to tak, tak wychodzi, że około 20-30 stron oczywiście to nie są tylko i wyłącznie tam instrukcje i zasady bo to jest oczywiście co ma planszówka, jakie ma elementy są też inne warianty na przykład solo czy dla dwóch graczy, dla trzech i tak dalej, bo czasami to się różni, czy tam scenariusze i tak dalej, więc jest w tym różnie, tak? E, tak, ale no na ogół już planszówki takie zaawansowane, no to one są zaawansowane, tak? Więc trzeba brać to pod uwagę, że będzie troszeczkę dużo do nauczenia i te zasady mogą być ciężkie. Jeżeli macie oczywiście jakieś problemy, to najlepiej sobie na YouTubie, bardzo często, ludzie, bardzo często ludzie, robią te instrukcje i pokazują gameplaye, jak grać. Mamy jeszcze e, board e, Game Arena, czy board Game Arena, że jakoś tak wiem, że jest taka aplikacja, e, dzięki której można grać w planszówki. Jest bardzo dużo planszówek na niej, to 200, 300. To chyba jest darmowa. E, wiem, że jest jeszcze jakiś program. Znaczy, Ja nie jestem zwolennikiem takiego grania, ale wiem, że są takie specjalne aplikacje pod to. E, gdzie ludzie grają online i ogólnie jest fajnie. I tam też można te zasady szybko wyłapać mniej więcej. E, no ale czasami idzie się na głęboką wodę. Chociaż bardzo często te programy e, pokazują wam pierwszą taką rozgrywkę. To też jest e, ciekawe. Ale e, ja na przykład wchodzę w instrukcję też po to, żeby przeczytać o tych wyjątkach, bo czasami są pewne wyjątki, o których o, którą e, zobaczycie raz albo przeczytacie raz i już więcej nie będzie. Więc e, więc po to też studiuję planszówkę, żeby doczytać się do tych do takich właśnie wyjątkowych okoliczności, żeby później nie mieć z tym problemu, że całą grę grałem źle, ponieważ zapomniałem o czymś. Na przykład tak miałem raz w Brasie. Brasa źle doczytałem, przez co Kompletnie źle zagrałem w tą grę, eee, więc e, no ja lubię czytać instrukcje, mnie to uspokaja i po prostu sobie rozkładam tą planszówkę i sobie pykam sam ze sobą przynajmniej jedną rundę. Dobra, słuchajcie, przejdziemy teraz tak. E, Pierwsza, czym zacznę to planszówka nazywa się Arkham Horror, e, ale tylko przez nią przejdę, ponieważ jest to planszówka, ona jest dosyć dobra, ona jest dosyć niezła, ale ma bardzo duży downtime jeżeli chodzi o w ogóle w granie jej. Pamiętam taką sytuację, kiedy mój znajomy wkręci się w planszówki, no i oczywiście wchodzi tam na BGG, tak, na najlepszą stronę z, z no, ranking planszówek. Wchodzi tam i jest tam ten Arkam wysoko, no nie? W ogóle było bardzo dużo tych planszówek, e, które on kupił w ogóle, bo zasugerował się o BGG i kupił ten Arkam Horror, i słuchajcie, po paru miesiącach oddaje mi tą planszówkę, że on nie ogarnia tego. No i powiem wam szczerze, że sam chyba dwa, dwa podejścia czy trzy miałem do instrukcji na zasadzie, że czytam instrukcję po 10 stronach, dobra chyba jednak nie będę na razie w to grał nie my mam na to spotkaliśmy się jednego dnia, tylko no. po to, że przez jeden dzień ogarniać instrukcję żeby drugiego dnia zagrać a pamiętasz do jakiej gry? To, to no właśnie do tej, do, do, do Arkham Horror aha, czyli no, 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 no nie, bo, bo, bo akurat w Arkham, Arkham Horror grałem nie jestem w stanie na tyle jakby powiedzieć o niej żeby, żeby załapać się na odcinek ale, ale grałem i to, i to nie raz właśnie, właśnie z, z rzeczoną kolegą i było to dosyć, dosyć ciekawe przeżycie tak i właśnie ten Arkham ma być może jest to spowodowane tym że ma dosyć średnio napisaną instrukcję i jeszcze wchodzi się przez te portale, nie wiem czy pamiętasz, i to jest też takie e, pojebane: ile tur, ile ruchów to wszystko zajmuje. Faktem jest, że to jest taki troszeczkę ale dungeon crawler, wybieramy sobie postać w świecie Loftcrafta. I na początku wybieramy też bossa. I ten boss wam mówi, ile tur macie, i na, nim, na końcu z nim walczycie. To jest bardzo ciekawa mechanika, jeżeli chodzi o gry. No i po prostu jeżeli rewelujemy... w ogóle dojdziecie do starcia z bossem, bo. Jeżeli tak, ponieważ. Nam co się nie będą... udało. W co runda będą wychodziły e, stworki na poplanszy i trzeba je likwidować, tak? E, I to też. no Ogólnie zasady są, że pakujecie, a na końcu walczycie z bossem, tak? E, mi się raz udało pokonać bossa. Z tego co pamiętam. E, tak, ale o czy, dlaczego mówił Arkham Horror? Ja w ogóle nie mówię wam, czy że to jest dobra gra, czy zła gra, bo też e, pamiętam, że aż tak dużo w nim nie grałem. Natomiast chcę powiedzieć o innej grze, która nazywa się Nemesis. E, Tomku, słyszałeś, a grałeś? E, nie, w Nemesis nie. Znaczy, słyszałem, okay, więc... ale, ale, ale nie grałem. Tak. Słuchajcie, e, nie wiem, czy wiecie, ale Polacy robią. Dobre gry, dobre gry planszowe. Naprawdę e, mamy jakiś tam nawet, bym powiedział, europejski poziom tych e, planszówek. Nawet, nawet bym się pokusił o światowy poziom tych planszówek. Więc e, Adam Kwapiński e, zrobił Nemezisa. Wyobraźcie sobie, że Nemezis to już są dwie części, wielkie części Nemezisa. A teraz na Kickstarterze była trzecia część Nemezisa. I wiem, że wszystkie te trzy kosztowały... Około chyba półtora albo dwa tysiące złotych, albo może nawet więcej. Wiem, że mój znamy tutaj z Anglii, wziął wszystko. <grybujesz> All ina, tak zwanego. Eee, no i pewnie w nie zagram też w drugą i trzecią część. Druga część już dawno jest, e, w, trzecie, w trzecia dopiero wychodzi. E, one się podobno dosyć mocno różnią. Ja grałem natomiast w pierwszego Nemezisa. Mówię o tym Nemezisie, ponieważ tam jest pewien mechanizm. E, Nemezis, o co chodzi? Jest, e, wybieracie sobie typka, e, postać na początku gry, wchodzicie na statek e, i musicie na tym statku bodajże, nie pamiętam, albo coś naprawić, sprawdzić czy silniki działają i jakoś tam katapultować się z tego statku coś tam trzeba zrobić na tym statku, już, już nie pamiętam no i tam pojawiają się obcy i co rundę będziecie będą chodzić po tym statku i was atakować i tak dalej jest mechanizm losowania tych obców z, z woreczka taki sam jak w Arkham Horror poruszanie jest bardzo podobne do Arkham Horror ogólnie bardzo, bardzo ta gra Nemesis właśnie, bardzo mi przypominał Arkham Horror, dlatego w pewnym momencie stwierdziłem, Boże, ta gra jest tak wysoko, ale to jest Kalka Arkham Horror. E, więc byłem bardzo zły na tą grę, e, ponieważ, może inaczej, za było to, e, za, za mocno E, za mocno było to podobne do Arka, moim zdaniem. A byłem jakoś tak świeżo po tym Arkem też. E, I stwierdziłem, o nie, 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 nie. W ogóle mi się to nie podoba. Ze względu właśnie chyba na tą tak zbliżoną mechanikę do Arka. Faktem jest, że Nemesis robi e, Furorę. To polski tytuł, robi Furorę. Jest bardzo popularny. No, na jakichś że jakieś miliony uzbierał e, z kampanii teraz trzeciej. E, czy jest grą dobrą? Nie wiem, trudno powiedzieć, czy jest grą dobrą. Na pewno jest grą bardzo długą, na pewno jest grą, w której jest duży downtime, co mi bardzo wadzi, wadzi jeżeli chodzi o, o tego typu tytuły. I ja grając ostatnio, przekonałem się, że to kompletnie nie jest gra dla mnie. Nie podoba mi się ta gra. I ja bym jej nie polecił, ale znam dużo osób, które mają na i sobie chwalą i są. zajebiście zainteresowani i w ogóle są wielkimi fanami, więc Nemezis to jest taki tytuł dosyć dziwny. Dobra, więc przechodzimy teraz do tytułów, które mi się e, najbardziej podobają, więc zaczniemy od czegoś łatwego, trudnego. A może zaczniemy od czegoś, co się nazywa Wojna Narodów. Kiedyś tak sobie stwierdziłem, że kurczę, zagrałbym w jakąś dobrą planszówkę, typowo dwuosobową z żoną. No i właśnie tak patrzę na Belgię. o! Pierwsze miejsce wtedy miała Wojna Narodów. No to łyknę to. Słuchajcie, no ja ją kupiłem, eee, no i co? Okazało się, że to jest planszówka, eee, która dzieje się w zimnej wojnie, oczywiście, czasy zimnej wojny, mocno historyczna. Eee, jedna osoba gra ZSRR, a druga osoba gra Stanami Zjednoczonymi... Wróć. Tak, 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 tak bo, to, tak, bo to zimna wojna, oni zostaną tam e, e, robili te konflikty. I gra polega na tym, że macie e, swoje talie. Stany Zjednoczone mają swoją talię, ZSRR swoją talię. Macie wielką mapę świata i, macie, i robicie tam różne wpływy na nich. I cała zabawa będzie polegała na tym, że moja talia wpływa na to, co ja robię, ale też na to, co ty robisz. Bardzo często moje karty, które zagrywam robiąc coś fajnego, że na przykład, nie wiem, robi jakiś przewrót albo, albo coś odkrywam, robi też dobrze e, przeciwnikowi. Więc ta gra głównie będzie polegała na tym, żeby. W całą tą strategię ogarnąć, wiedzieć, co w tych taliach się znajduje, jakie są karty, co może wyjść w danej epoce, bo tam to chyba były epoki, lata, tam chyba było to podzielone na jakieś dwa czy trzy różne czasy, i na tym to mniej więcej polegało. To były takie mega zaawansowane szachy, ale na bardzo wysokim poziomie, i ogólnie gra była bardzo trudna. Do rozkminienia, do grania, ale jak już się weszło, miało się osobę, z którą można było non-stop grać partię, to myślę, że rewelacja, tak? E, tak, no jeżeli chodzi o mnie i moją żonę, no my się odbyliśmy od tego. E, gra jest taka, że trzeba ją masterować, e, czyli jak ja zagram parę razy, to nikt ze mną, kto gra pierwszy raz, nie ma szans. E, bo ja po prostu wiem, co jakie są te karty w tej, w tej talii. Gra jest ogólnie bardzo trudna. Ona jest nawet trudna dla mnie. E, klimat jest zimnowojenny. E, jest, są bardzo fajne historyczne wstawki w tej grze. Jest bardzo ładna. Znaczy może inaczej. Ładna to ona nie jest. Ale bardzo mi się podoba te e, informacje, które są zawarte na kartach bo to są takie, jakiś e, traktat taki, podpis taki, NATO, jakieś takie rzeczy, to są wszystko e, rzeczy historyczne i klimat tej gry w stosunku do, do tego, co, je, co było kiedyś, jest po prostu re, e, genialny. E, ale to jest taka proszywka, z której nawet ja się odbiłem, więc e, no nie wiem, czy mogę komuś polecić, ogólnie bym jej nie polecał, ja ogólnie nie udało mi się ją sprzedać, e, jak tutaj jakieś osobie w Anglii, no, nawet, chociaż polską wersję, no i na pewno zdaję sobie sprawę, że to jest dobra planszówka bo miała takie pokusy na dobrą planszówkę jednak nie była troszeczkę grywana z moją żoną a ja też nie mam czasu na to, żeby grać w taki tytuł i go masterować to jest bardzo długa planszówka, więc ogólnie zimna wojna nie polecam. Nie polecam, bo jest naprawdę trudna i musicie mieć zimną wojnę i nic więcej. To może ma to jakiś sens. Dobra. Przejdźmy do może czegoś ciekawszego. Shogun. Shogun, klimaty japońskie. Bardzo fajna planszówka. Teraz ta akurat planszówka będzie na tyle ciekawa, ponieważ ma pewien fajny mechanizm. Słuchajcie, Shogun to jest gra, która oczywiście opowiada o jakichś tam starych czasach, samuraje, te sprawy. No i mamy e, mapę. Mapę Japonii, jakąś tam podzieloną na różne jakieś tam sektory i będziemy zajmować te sektory. No i tam, z tego co się orientuję, to chyba e, gra jest podzielona na jakieś dwie epoki, e, ale nie jestem pewny. E, faktem jest, że trzeba zadbać o tym, o to, żeby e, o, o, o tym, żeby może inaczej. E, będziemy mieli mapę, po której będziemy poruszać się wojskami. Będziemy zajmować różne terytorium, i chyba założenie jest takie, żeby mieć jak najwięcej tych terytorium, bo za to macie punkty zwycięstwa i jeszcze tam za jakieś głupoty. Eee, tam jest dosyć fajny mechanizm, ponieważ gra będzie zawsze składała się z 8 akcji. Ośmiu tych samych akcji. Pierwsze będzie poruszanie się na przykład e, jednostkami, w drugiej będzie e, wyżywienie, w trzecie będzie jakieś tam budowanie budowli, jakieś takie proste, fajne akcje. I będziemy znali tylko cztery akcje, w jakie będą kolejności, a kolejnych czterech nie będziemy wiedzieli, co będzie. Wiemy, że będą, ale nie wiemy w jakiej kolejności. To było dosyć ciekawe. E, a druga ciekawa rzecz to są te wojska, które są na planszy. Ponieważ do tej, grze, do tej gry dostajecie wieże. To jest taka wieża, która ma, powiedzmy, nie wiem, 40, 50 centymetrów. Kwadratowa wieża, do której będziecie wrzucać e, wasze e, jednostki, e, no, waszych wojowników. E, wasze, wasze jednostki to są malutkie, kolorowe kwadraciki, tak? Czyli na przykład ja gram czarnymi, więc moje są czarne, tak? I słuchajcie, i w środku tej wieży, to jest normalna papierowa wieża, tak? Ona nie, ma, nie jest nie jest niewiadomo czym, ale w środku tej wieży są powycinane, tak jakby do, dość, e, przecinacie ją, jak jakbyście przecieli mieczem, ale przecinacie ją takim papierem z dziurkami, że jak rzucicie jedną kostkę, to ona w ogóle może nie wypaść, bo może się gdzieś tam zatrzymać. Słuchajcie, wy, wy będziecie brali wojsko przeciwnika, atakujecie na przykład jakiś teren, bierzecie jego wojska, swoje wojska, którymi atakujecie, to co spadło wcześniej i wszystko wrzucacie do tej wieży i patrzycie, co wypadnie. Jak wypadnie więcej waszych przejmujecie teren. Mniej przeciwnika, przejmujecie. I słuchajcie, ta opcja z tą wieżą jest tak genialna i jest tak świetna, że po prostu to jest zupełnie inne podejście do gry i, i, dosyć, i dosyć dobrze i sprytnie zrobiona, bo nigdy nie wiecie czy wam się uda, czy nie. Bo czasami możecie wziąć pięć piątków przeciwnika a swojego tylko jednego i wypadnie tylko wasz. Albo wypadną wasze tr trzech. Bo w tej wieży wszystkie piątki, które by brały wcześniej udział, zostają, więc wcześniej czy później one wypadną, więc możecie mieć tak, że atakujecie jednym, a wychodzi was trzy i trzy kładziecie na plaży, więc ogólnie to jest bardzo fajny mechanizm w wieży. Ja mam tą planszówkę, jest świetna, lubię w nią grać. Jest od trzech osób z tego, co kojarzę, W trzy osoby już jest całkiem nieźle, w cztery najlepiej. E, więc Szoguna, jak Wam bardziej polecam, z tego, co się orientuję na Kickstarterze albo gdzieś na Game Founder może, e, jest reedycja tego tytułu i on będzie nowy, odświeżony i tak dalej, i tak dalej, bo tak jak się już jest stary, z 15 lat pewnie, e, ja mam jakąś tam pierwszą, chyba nawet polską edycję, chociaż nawet nie wiem, czy jest po polsku, nie, chyba jest po polsku, ona jest niezależnie językowa w sumie, e, wiem, że taki tytuł będzie zaraz wychodził, więc jak najbardziej Wam polecam Szoguna, bo to jest zupełnie inne podejście do Zupełnie inne podejście do e, gier planszowych ogólnie, e, bo to jest bardzo fajny mechanizm innowacyjny, bym nawet powiedział. E, tak. E, tam, jak będziemy parszówkę, to zaraz o niej powie, a ja jeszcze powiem o czymś, co chciałem powiedzieć, e, więc może skupimy się teraz na cywilizacji. E, słuchajcie, na BGG bardzo długie, długo miało e, pierwsze miejsce przez wiele, wiele lat miało Puerto Rico, Miało, miała też właśnie zimna wojna, o której powiedziałem. E, miał bras, bras, bras. O którym powiedziałem na początku tego odcinka. On cały czas teraz ma pierwsze miejsce. E, ale była też cywilizacja. Cywilizacja przez wiele, wiele lat e, miała pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o BGG. Słuchajcie, w ogóle z BGG jest ciekawa sprawa, bo nikt nie wie na jakiej zasadzie działa. Ten algorytm, który na niej jest. Oni mają swój jakiś algorytm. Nikt nie wie, jak to działa, czemu te planszówki wchodzą na pierwsze miejsce, a czemu nie. Bo tam musi działać to na zasadzie, ile tych ocen zostało zrobionych, być może czas i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie stronę BGG, o tą w internecie, bardzo dużo zostało zmienione, e, kiedy była pandemia. Ponieważ ludzie siedzieli w domu, grali w planszówki. Grali w bardzo dużo ilości rzeczy, i ta lista, która miała stagnację, ona tam rzadko kiedy tam się zmieniają, te tytuły. Przez rok po pandemii albo przez dwa, po prostu tam tytuły nowe zaczęły szybko wchodzić. E, I to było dosyć ciekawe, i to było też właśnie taki boom ludzi na planszówki. I to też było takie troszeczkę niejednoznaczne, ponieważ e, e, Fajniej jest, jak na przykład jakaś planszówka jest 5 lat na pierwszym miejscu, niż na przykład co pół roku się coś zmienia. E, bo to takie nie jest nie, nie, niemiarodajne. Ponieważ ta lista to też jest pewnego rodzaju trendy i to, w co się aktualnie gra, też troszeczkę. E, ale no właśnie tak to było, że po pandemii te wszystkie listy zostały pozmieniane. No te, teraz już się to stabilizuje, jest już w miarę normalnie, już te już te pierwsze miejsca 20, 30, 40 nie skaczą aż tak. Więc, więc dobrze. I słuchajcie, właśnie ta cywilizacja była na pierwszym miejscu. Słuchajcie, to jest taka pierwsza. Nie wiem czy pierwsza, ale na pewno jedna z pierwszych cywilizacyjnych gier planszowych, w których wybieracie sobie jakąś tam nację. I tak jak w grze cywilizacja, tak samo tutaj. Prowadzicie to swoją cywilizację do zwycięstwa. E, możecie zwyciężać na różne sposoby, poprzez właśnie jak kulturę, poprzez wojsko, poprzez różnego rodzaju rzeczy, ponieważ tam bardzo dużo rzeczy punktuje. E, słuchajcie, macie swoich ziomków i na stole będą wychodziły pewnego rodzaju karty. Ja, ja mówię w ogóle to w uproszczeniu. W mocnym uproszczeniu, i będziecie wybierać, brać sobie te karty. Na przykład, będziecie mieli jakąś kartę, która dzięki której, na przykład kopalnie, dzięki której to są technologie, dzięki której produkujecie kamień. Bierzecie ją, kupujecie sobie i stawiacie do niego ziomka, waszego robotnika. I produkujecie kamień. I są różne karty, te karty są na stole. I wy po prostu wybieracie te karty, które są na, na stole, i wkładacie do swojej cywilizacji. Poza tym budujecie jeszcze to, co macie e, na swoich cywilizacjach, czyli tam macie puste miejsca. E, nie, tam macie miejsca, w których już są takie standardowe rzeczy, jak właśnie kopalnia, jak, jaka, jakaś e, technologia, jak jakieś wojsko i tak dalej, i tak dalej. I po prostu rozwijacie swoją cywilizację. To jest tak pokrótce, to jest tak naokoło. Nie będę wchodził w, w większe szczegóły. Powiem tylko, że gra ma trzy rodzaje trudności. E, najpierw gra się podstawową i to jest tylko jedna era albo epoka. E, później e, jest wersja zaawansowana, gdzie już chyba są dwie epoki e, czy trzy? Chyba nie, są dwie epoki. A jest jeszcze wersja pełna, w której gramy wszystkie trzy epoki, plus dochodzą e, opcje militarne. Tam jest też bardzo fajna opcja, że na przykład, jeżeli gracie w trzy osoby, to na przykład e, biorę sobie kartę dyplomacji, na przykład z jedną z osób, i mówię mu tak, że będę ci płacił co turę złoto, ale ty mnie nie możesz atakować. Tak? Czyli zawieramy pakt. Oczywiście on to może zerwać, ale ta gra jest tak dobrze skonstruowana, że, że to nie jest też takie proste. Więc ogólnie mamy grę cywilizacyjną w planszówce. Wyszło to. Genialnie. Ta gra miała miejsce pierwsze, ja wiem czemu miała, bo naprawdę w to się gra genialnie. W to jak, jak, wasza cywilizacja się rozwija i później wchodzi nowa epoka, więc te rzeczy są nowsze, są ciekawsze. Mamy liderów, mamy na przykład na początku jakieś tam, nie wiem, jakiegoś Krzysztofa Kolumba, a później możecie mieć Jana Pawła II w późniejszych epokach, czy, czy jakiegoś tam, nie wiem, Stalina, czy tego typu rzeczy. To jest po prostu świetne. To jest, w to się po prostu gra mistrzowsko, w to się gra super. Z tym, że gra jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o zarządzanie nią, e, ponieważ fajnie, że jest e, opcja podstawowa, w której, e, w której sobie po prostu gracie taką podstawową grę i to jest spoko, bo to jest bardzo fajne e, i można poznać zasady, ale pełna gra jest bardzo skomplikowana, jest bardzo pojebana e, i jest trudna. Jest trudna, bo tam jeszcze dochodzą rzeczy militarne, że my się atakujemy, że co zrobić, że się atakujemy, że pakty, że różne dziwne rzeczy, że przewroty. Jest tego naprawdę mnóstwo, 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 jest dużo kart, więc ona jest naprawdę bardzo trudną planszówką, jeżeli chce się zagrać w pełną rozgrywkę. Powiem Wam tak: ja w tą pełną rozgrywkę zagrałem jeden, jeden, jedyny raz i już więcej tego nie zrobię. Już ją sprzedałem i sprzedałem ją tylko ze względu na to, że zajęło nam to 6 godzin i to jest normalny czas w tej planszówce i to jest dla mnie za dużo za dużo zdecydowanie w tą planszówkę gra się za dużo pomimo tego że się fajnie w to gra że się chce w to grać że to wciąga ale jednak tracić prawie pół dnia na jedną planszówkę to jest zdecydowanie za dużo e, ale jest to naprawdę genialna planszówka myślę że jest najlepsza z takich cywilizacyjnych myślę że można by było coś zrobić, żeby ona jednak nie była tak długa, i przejdę do innej planszówki. Tylko powiem o, o, takiej, o, o czymś takim, że jest. Ja ją bardzo lubię, ona u mnie stoi na półce. Nazywa się Wojna Narodów Nations. I to jest taka cywilizacja, ale uproszczona, prostsza. Ale dla mnie szybsza i ze względu na to fajniejsza. I też można sobie rozkminiać, i też można robić sobie technologie, i różne fajne rzeczy. Więc, więc ja osobiście bardziej wolę wojnę narodów. Pomimo tego, że pewnie cywilizacja jest lepszą grą ze względu na możliwości, ale jednak w cywilizacyjnych gier wybieram wojnę narodów, która ma to samo, ale mniej militarnych rzeczy. I niektóre rzeczy, nam, niektóre rzeczy są po prostu uproszczone, ale przez to gra nie gra się w 6 godzin, tylko w 3. I to wystarczy, żebym polecił wam tą planszówkę Cywilizacja genialna, Wojna Narodów dla mnie też i jednak cenię ją troszeczkę wyżej. I teraz Christian, jest nie? dobry moment, żeby Krystian napił się wody. Ty chcesz się o coś zapytać mnie? Zapytać, tak chciałbym. Tak, to Czy dawaj, Grałeś to dawaj, dawaj, w grę Master of Orion, która również jest planszówką na bazie gry Komputerowej o tym samym tytule? Nie, Tomaszu, nie grałem w, takie, w, tak, w taką planszówkę. Bo właśnie, jak, jak opowiadałeś o tym, to, to mi się tak skojarzyło. Ja posiadam tę planszówkę, mm -hmm. zagrałem w nią raz na. Targach gier planszowych, które się odbywały w mieście i mm -hmm. spodobałem mi się na tyle, że właśnie zakupiłem ją, żeby mieć ją we własnej kolekcji, I, i od tamtego czasu nie udało mi się zebrać nikogo, kto by chciał znowu w nią zagrać. Jest to właśnie gra planszowa, która również oddaje, jakby, specyfikę tak zwanego 4X. Czyli to. to, to jest... takie, ta, takie planszówki są świetne, Tomku. Wiem, ja, ja, ja kocham, tylko że e, ja ogólnie e, jak gram rywalizacyjnie, to gram zawsze o życie. E, no wiem, e, okej, okay. już i, mi to jest, opowiadałeś. Jest ze mną ciężko, e, więc, więc e, mam też łatkę e, trudnego gracza wśród znajomych. E, stąd, e, stąd przerzuciłem się na gry kooperacyjne, bo, e, bo, bo, bo jak właśnie jestem taki zawzięty, to przynajmniej jestem zawzięty do wspólnego celu. E, więc ten master of to jest bardzo, bardzo fajna też e, dla mnie przeniesienie e, gry komputerowej na, na, na grę planszówkową. E, natomiast e, natomiast sprawdziłem, że e, tytuł, który, o którym chciałem powiedzieć, e, ma numer 59 e, w overall e, w Czyli tej stronie. W, w końcu masz jakąś dobrą grę. I jest nią, Ektulu, Death May Die. Okej, okay, to jest bardzo fajna palcówka, którą chciałem kupić, więc bardzo chętnie o niej posłucham. Bo ty nie mówiłeś w poprzednim odcinku, chyba, znaczy w poprzednim odcinku. Rok temu nie mówiłeś o niej. W, 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 wspominałem tylko, że ją mam, ale że jeszcze w nią nie grałem. A teraz już grałeś. A teraz już grałem. Okej, okay. ja tak patrzę, taka ciężkość w niej nie jest jakaś wyjątkowo ciężka, jak patrzę, ale myślę, że możesz ją opowiedzieć jako, opowiedzieć znaczy, o czymś. I, o, chciałbym też o niej opowiedzieć z drugiego e, powodu, a mianowicie jest e, to e, taki powód, że ja ją kupiłem, żeby nie kupować e, horror w Arkam. Bo właśnie po tamtych przebojach szukałem czegoś, co da mi podobne odczucia, wrażenia, a jednocześnie co będzie prostsze dla ludzi do adaptacji, mhm. żeby chcieli ze mną zagrać. Okay. I wtedy właśnie znalazłem ten, ten Death May Die. Jednocześnie. Jest tam taki system, który również, znaczy no, może, może za dużo, że taki sam, ale bardzo podobny jest system właśnie w mojej ulubionej planszówce, która niestety no, nie, nie nadaje się jako zaawansowana, czyli bitwa Hogwart. A mianowicie, że są scenariusze, czy są jakieś wydarzenia. I te scenariusze i te wydarzenia mają jakby osobny taki kartonik w ramach tej planszówki i jakby cała zawartość tego, tego wydarzenia jest w tym kartoniku. Jeżeli chcemy je grać, to, to wyciągamy taki, taki kartonik, kartonik, tam są właśnie odpowiednie karty, czy żetony, w zależności oczywiście co to jest za gra planszowa i sobie tym gramy, a potem po skończonej rozgrywce chowamy do tego kartonika i następnym razem Możemy przy jakichś tam założeniach wyciągnąć inny kartonik. E, I tak samo jest tutaj. E, mianowicie e, wyciągamy, jakby scenariusz, i scenariusz ma swój, jakby zestaw, który jest zamknięty w takim kartoniku, a osobno wyciągamy przedwiecznego, z którym będziemy się bić. I ten przedwieczny również ma swój osobny kartonik. E, w tym kartoniku znajduje się figurka tego przedwiecznego, e, figurka jego przybocznych żetony, osobne karty mitów, które są z nim powiązane. I w ten sposób, jakby konstruujemy sobie rozgrywkę, bo scenariusz ma kartę specjalną, na której jest narysowane, jak rozkładamy plansze jak są poukładane pomieszczenia, co się w tych pomieszczeniach dzieje, czy w jakimś pomieszczeniu jest ogień, czy tego ognia nie ma, czy gdzie są rozmieszczone laboratoria, bo wcielamy się w naukowców, jest to gra kooperacyjna, właściwie badaczy, powinienem powiedzieć naukowcy, to, to, to złe słowo, badaczy, którzy pechowo trafiają w moment rytuału przyzwania jednego z tych przedwiecznych. No i właśnie, jakby jest, 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 jest założenie tej planszy, jak, jak to wszystko jest poukładane. I za każdym razem, właśnie, nawet jeżeli wybierzemy na przykład ten sam zestaw przygody, to możemy sobie wziąć innego przedwiecznego, co innego się będzie działo, albo możemy na przykład walczyć z tym samym przedwiecznym, ale ale zmienić ten zestaw przygody. I to daje nam właśnie, mimo że to prawda, są tylko dwa punkty styku. Daje ileś tam z tych scenariuszy, które pozwalają nam to rozegrać za każdym razem inaczej. O tym, że grach w grach z Ktulu w nazwie czy, czy aspirujących do, do, do miana gier w tym uniwersum, że mamy różne postacie i te postacie mają różne umiejętności, to już żeśmy się chyba przyzwyczaili to, że w tej grze wszystko opiera się na, na tym, jak bardzo nasza postać jest szalona lub pełna władz umysłowych, i jak to zwykle bywa w grach z Ktulu. Im bardziej jesteśmy szaleni, tym jesteśmy potężniejsi, ale jednocześnie jest ten moment odcięcia, ponieważ możemy być tak bardzo szaleni, że odpłyniemy i, i nasza postać umrze, umrze z powodu szaleństwa, a śmierć postaci w tej grze, e, w przeciwieństwie właśnie do Arkham Horror, e, powoduje koniec gry. Ehm, oczywiście. Ale jednej postaci, czy wszystkich? Jednej postaci? postaci, jednej postaci właśnie. Wystarczy, o, że tylko jeden, jeden z grających umrze i jest koniec gry. Więc, e, więc e, to na przykład, to mi się bardzo podobało, ta mechanika mechanikowarka horror, że tam jak postać umierała, to e, można było, wiadomo, traciło się tam przedmioty i tak dalej, wszystko coś się zebrało, ale można było wnieść następną postać i sobie zacząć grać dalej, więc to też było takie dosyć ciekawe. E, tutaj tego nie ma. E, oczywiście e, można umrzeć na inne sposoby niż e, szaleństwo. Można też umrzeć od obrażeń. E, obrażenia się dodatkowe są e, na przykład od ognia. Jestem dużo takich mechanik e, właśnie też powiązanych e, z, z jakimiś tam wydarzeniami, które dzieją się e, w te, na, na tej planszy, e, jakby, e, którą sobie wybraliśmy na start. E, są figurki, więc dla mnie to też jest, e, też jest zawsze plus, jak grama figurki. Uwielbiam figurki i, i, e, i, fajnie, fajnie jest to wszystko wykonane w ogóle. E, mega, mega dobrze to wygląda jako zestaw. E, ja chyba kupiłem ją za 300 coś złotych już jakiś czas temu, e, ale było to absolutnie dobrze wydane pieniądze, naprawdę tam wszystko jest najwyższej jakości. E, no, i jest to gra kooperacyjna, czyli, czyli e, no mamy wspólny cel. E, co więcej, e, ja coraz bardziej doceniam produkcje, które można zagrać samemu. E, pandemia pokazała, że, że no czasami ciężko się z kimś spotkać, e, a tym bardziej, właśnie z moją naturą, gracza też nie zawsze ludzie chcą ze mną grać. Więc, więc fajnie, że jest taka opcja, że, że też jest dla jednego gracza przygotowana. Jeżeli gramy sobie samemu, to wybieramy dwie postacie i, i dwoma postaciami gramy raz jedną, raz drugą, współpracując samemu ze sobą. Ale fajnie, że w ogóle jest gra przygotowana na coś takiego, a nie że wymusza ilość tam graczy do, 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 do tej rozgrywki. Zdecydowanie łatwo umrzeć. I myślę, że, że to jest też taka gra, którą e, warto zagrać kilka razy, żeby e, grający, ludzie, z którymi chcesz grać w tę grę, e, się troszkę z nią ograli. E, Kumam, że, że, że tam na, na, w tym serwisie może nie jest, to tam e, pokazane, że jest jakiś super ten poziom e, trudności, natomiast e, że jest trudna. Ale właśnie wydaje mi się, że poziom trudności jest dosyć wysoki, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje na planszy jak bardzo macie przerąbane. Ale ja to właśnie lubię w tym uniwersum Cthulhu, że, że tam nie ma dobrych zakończeń. Tam są tylko mało złe lub bardzo złe. I ta gra to oddaje. Nie jest to drugi Arkham Horror. Na pewno. Natomiast jest to bardzo fajne. Jest to, jest to dobre określenie, że jest to taki substytut Arkham Horror w momencie, e, jak nie chcemy właśnie zniechęcić do siebie towarzystwa. E, można, można właśnie to rozegrać, jest to w miarę, w miarę klarowne, są te zasady. Jedyne co, to właśnie e, trzeba się przygotować na to, że, e, że nie uda się pokonać tego przedwiecznego w pierwszej rozgrywce. Mhm. E, to jeszcze tylko się spytam, tam jest, e, ile u tych przedwiecznych, pamiętasz? Oj, nie, ale mogę wyciągnąć pudełko. Nie, nie, ale tak spiero ze drzwi, więcej niż dziesięć? O nie, to nie, 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 nie. Pięć. Powiem, z, powiem z chyba dwóch czy trzech. Aha, o to chodzi, dobra. E, I tam. Okej, okej. Okay, okay. Bo ja, ja w ogóle miałem wrażenie, że tam są scenariusze w ogóle w tej grze. E, są, tak, y, bo są. Ale, ale oprócz tego jeszcze właśnie wybierasz sobie przedwiecznego, z którym stoczysz bój w danym scenariuszu. Mhm. E, bo te scenariusze są powtarzalne. One mogą. chodzi o to, że ta gra może po pewnym czasie się zużyć, że tak powiem? E, no, może, ale wydaje mi się, że jest tyle opcji, że a już w ogóle w twoim przypadku z twoją ścianą planszówek, że zanim zrobisz wszystkie scenariusze, to już wątpię, żebyś pamiętał no pierwszy. Okay. Nie? Dobra, e, dobra. E, przechodzimy dalej. Słuchajcie, musimy się pospieszyć, bo mam cztery planszówki. I nie wiem, czy się wyrobię. Mam nadzieję, że się wyrobię. Słuchajcie, pierwsza planszówka z czterech, która mi została z bardzo fajnymi mechanikami to jest Silus. Silus było planszówką mocno turniejową kiedyś. Nie wiem, czy dalej jest, chociaż wyszła nowa edycja, nazywa się 1303. Słuchajcie, Silus jest dosyć trudną planszówką, ale jest taką planszówką, w której się goni, w której się... Walczy ze sobą, w której myślę, że to mogłoby się odnalazć. Jest bardzo, jest, jest taką prasówką, która nie, nie wybacza również błędów. Chodzi o to, że mamy główną mapę, na której narysowana jest droga. I mamy, mamy tak, parę budynków, most, i później mamy drogę z paroma budynkami i z miejscami na kolejne budynki. I zabawa będzie polegała na tym, że mamy swoich ziomów. I wystawiamy ją na, na to planszę. Taki trochę e, work placement. I one, oni będą robili to, co jest na tych kafelkach zrobionych. Spoko. Ale w pewnym momencie będziemy budować na tej drodze nowe budynki, nasze budynki, które będą robiły fajne rzeczy. E, I to troszeczkę będzie wyglądało tak, że na przykład ja wybuduję jakiś budynek i na przykład ktoś z graczy chce zrobić coś, co jest na tym budynku. No, i ja mam dzięki temu profit, bo on musi stanąć na moim budynku. Ja dostaję punkt zwycięstwa, a on robi to, co jest narysowane na tym budynku. I tu jest taka szarpanina, troszeczkę, e, jeżeli chodzi o, o ten tytuł. E, jest też specjalne pole. E, ono jest to, dosyć często spotykane w grach pierwszeństwa. E, czyli jak ja tam stanę to będę pierwszy w następnej rundzie, co jest bardzo ważne w tym tytule i suma sumarum, Silus polega na tym, że budujemy zamek, e, budujemy jakieś tam mury zamku czy zamek i musimy jak najwięcej dołożyć się do tego budowania poprzez zbudowanie budynków i tak dalej e, i wspomaganie tego budowaniu, e, tego budowania. Eee, takie zasady są być może mało, mało sensowne, ale gra jest naprawdę świetna, jest mocne przeciąganie tej liny, ja po prostu uwielbiam ten tytuł, bo tu trzeba zwracać uwagę na to co wszyscy robią i patrzeć na co mają chrapkę i po prostu jest jazda, ja po prostu naprawdę uwielbiam tą grę. I polecam, polecam wam Silus, a ja mam jeszcze te pierwsze wydanie, ale jakiś czas temu mówię, wyszło 13.03, więc z dostępnością nie powinno być problemu, więc Silus zrył mi banie. Zrył mi banie, ale to też nie jest, nie jest gra dla każdego, bo interakcja jest olbrzymia. Więc jeżeli lubicie melancholię i tak jak na przykład e, Tomek gra w kooperacyjne gry, no to, to może nie być tytuł dla was. E, dobra, e, słuchajcie trzecią może, e, trzecią od końca w sumie. Drugą e, planszówkę z tych czterech, o których powiem, to są alchemicy. I to jest pewnego rodzaju e, plażówka. E, jak chciałem powiedzieć, dedukcyjna. E, to jest taka. Mm, jest parę takich planszówek, ta jest, ta jest jedną z nich i jest po prostu świetna. E, żeby zagrać w tę planszówkę, potrzebujemy przede wszystkim odpalić aplikację, bo aplikacja zrobi nam coś, co, e, co będziemy mogli sobie wy wydedukować. Tak? Eee, <laughs> Cała zabawa polega na tym, że w tej grze mamy pewnego rodzaju, e, fff, jakby to powiedzieć, no, składniki. E, mamy pewnego rodzaju składniki. Eee, bodajże jest ich, tak jak teraz patrzę sobie na screenę, jest ich 8. I będąc tymi alchemikami, będziemy mieszać te składniki i robić pewne mikstury. I w całej tej grze polega na tym, żebyście stworzyli trzy tam, załóżmy, za, załóżmy do tego przykładu, trzy mikstury. Eee, I musicie wiedzieć, z których składników one powstają. I, żeby to zrobić, będziecie mieszać sobie te, te, z, te osiem składników ze sobą, w jakiej, w jakiejkolwiek chcecie konfiguracji, tak? Eee, na przykład, no nie wiem, jakąś, jakiegoś grzyba z jakąś roślinką, albo jakiś kwiatek z czymś innym, no nie warto. Będziecie po prostu mieszać i będziecie się dostawać informację zwrotną. Że na przykład, mm, przy, przy połączeniu tych dwóch, może Wam powstać jakaś tam mikstura, ale no, na przykład jeden składnik się zgadza, tak? Żeby mieć jakąś, powiedzmy, zieloną miksturę. I będziecie mieli, w tej grze jest pewnego rodzaju drzewo, i będziecie sobie analizować. Aha, dobra, to, to połączyłem z tym, to mam to, ok, to połączyłem z tym, mam to. I będziecie sobie tak no, dedukować, o jaką miksturę, e, nie, e, jak stworzyć tą miksturę, bo po prostu gra polega na tym, że ktoś musi to zrobić pierwszy, albo ktoś musi zrobić tego najwięcej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym przeciwnik też będzie to robił w tym samym czasie dlatego program program, po prostu e, aplikacja jest potrzebna do tego, że ona wam wylosuje jakie te składniki będą do na przykład czerwonej mikstury bo no, nie mogą być cały czas te same bo to by nie miało sensu, dlatego aplikacja jest potrzebna, żeby z, y, wiedzieć. I co ciekawe jak macie na przykład, bo to są karty, tak? Macie na przykład dwa składniki, czyli macie dwie karty na ręku i chcecie zobaczyć, co z tego wyjdzie, to robicie zdjęcie jednej karty, drugiej karty, klikacie na telefonie i, i pokazuje wam, czy udało wam się coś zrobić, czy wam się nie udało zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie pamiętam, czy ten wynik się pokazuje, czy nie. Faktem jest, że gra się w to świetnie. Gra się w to genialnie, trzeba mocno poruskmieniać, trzeba patrzeć, co też przeciwnik robi, powiem więcej. Przeciwnik nawet e, powie, że on już stworzył czerwoną miksturę i mówi wam, e, jeżeli stworzył, to musi wam e, powiedzieć z jakich składników. I Wy możecie sobie też przeanalizować, czy mówi prawdę. Bo na przykład, Ej, ale mi wychodzi, że w czerwonej miksturze nie ma tego składnika i możecie, i możecie e, go przystopować z tym. I tam jest mechanizm pewnego rodzaju w grze, który mówi, że jeżeli przeciwnik popełnia błąd, a wy go sprawdzacie, ble, 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 to coś tam się dzieje. Jeżeli jednak on miał rację, to wam się coś dzieje złego. Więc ogólnie cała zabawa będzie polegała na robieniu miksturów. Mikstur robi się świetnie. Jest to dosyć przyjemna gra. Taka fajna na myślenie, z wykorzystywaniem aplikacji. Wyszedł też dodatek Golem, bodajże się nazywa. Du dużo ciekawego też do tego wnosi. Gra jest dostępna, naprawdę polecam. Jest też trudna, ze względu na to, że jest dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o zasady, bo tam bardzo dużo rzeczy można zrobić i trzeba wiedzieć, co w jakiej kolejności, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym sama dedukcja też jest trudna. To nie jest takie zero-jedynkowe, tylko to jest na tyle ciężkie, żeby to też bawiło i sprawiało frajne, kiedy faktycznie Wam to idzie. E, tak więc e, Alchem Alchemice, badaję, że to się nazywa po, po polsku. E, mam ją w polskiej wersji, jest w polskiej wersji. Dobra, słuchajcie, dwie ostatnie planszówki, mam nadzieję, że się wyrobimy, 15 minut. Słuchajcie, ee, przedostatnia planszówka, o której powiem, to będzie planszówka, od której zacząłem planszówkową przygodę. E, tak, w sumie ona, dzięki jak ją, jak ją kupiłem, to stwierdziłem, że jest genialna i, i chciałem więcej, chciałem więcej planszówek i po prostu od, od tego się zaczęło, tak na dobrą sprawę. Być może teraz już jest troszeczkę przestarzała z niektórymi rzeczami, aczkolwiek dalej twierdzę, że jest świetna, dalej się przy niej bawię, mam dodatki do niej i zawsze w nią zagram, zawsze w nią zagram, co by nie było. Słuchajcie, ta braszówka to agricola, czyli budowanie farmy, czyli powiększanie naszego, naszego gospodarstwa, czyli zakup różnych e, ciekawych zwierząt, ciekawych e, roślin i tak dalej i tak dalej e, e, słuchajcie worker placement wysyłamy mamy planszę 14 etapów gry wysyłamy naszych wieśniaków dwóch parę e, na pola e, na różne e, na różne pola, jeżeli chodzi o plansze i one robią to, co jest na polu, tak? Przynieś drewno, no i wraca z drewnem, przynieś glinę, wraca z gliną, e, Zaosz pole, zasiej pole, przynieś owce i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to e, jest potrzebne do tego, żeby nasze gospodarstwo było jak największe, żebyście mieli wszystkiego po trochu, żebyście mieli e, i, i różne e, i różne boże, różne rośliny, i żebyście mieli różne zwierzęta, i żeby wasze gospodarstwo było duże, i żebyście mieli więcej członków rodziny, i tak dalej, i tak dalej. Więc gra jest banalna w założeniach, ale ma ogromne możliwości, jeżeli chodzi o mechanikę, ponieważ na początku gry dostajecie 7 małych usprawnień i 7 małych pomocników. W grze powiedzmy, że jest 200 pomocników, i powiedzmy, że jest 200 czy 300 małych usprawnień, więc to. Generuje, że każda rozgrywka będzie inna, ponieważ na karty, które dostaniecie na ręku 14, będziecie musieli coś z nich stworzyć. Będą musiały wam pomóc w tym, żeby to gospodarstwo zadziałało, żeby ten silnik wam wszedł, żebyście po prostu czuli z tego przyjemność. Dlatego dostajecie te karty i niektóre karty mogą być beznadziejne. W sensie nie widzicie w nich, żeby miały wam w jakiś sposób pomóc. Niektóre będą świetne, niektóre będą się kombowały, będziecie na przykład w tej rundzie nastawieni na przykład na drewno. Bo drewno też w niektórych kartach powoduje, że dostajecie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Macie bardzo mnóstwo możliwości. Gra jest świetna, punktuje się za wszystko. Jak nie macie jakiegoś zwierzęta, to jest minus punkt, jak macie ich dużo. To są dodatkowe punkty za to, że macie ich dużo. Więc trzeba rozbudować gospodarstwo i zwracać uwagę na wszystko. Na wszystko, co tam jest, bo wszystko punktuje. Jest to też taka gra, która, w której jest pewnego rodzaju gonitwa, ponieważ co parę rund, powiedzmy co trzy rundy, musicie karmić swoją rodzinę, więc musicie mieć przygotowane dla nich jedzenie. Eee, tam produkuje się w, w, dzięki kart, w kartach produkuje się. E, jedzenie w jakiś tam sposób, dzięki dużym usprawnieniom, e, i, i to jest po prostu, i, i trzeba też zwrócić na to uwagę, sporo osób nie podoba im się taka gonitwa. Ja akurat e, to, to była gra, który zaczynałem, więc dla mnie jest to coś normalnego. Ale powiem wam, że gra super wciąga, jest świetna, jest świetna klimatycznie, jest bardzo prosta, w swoich założeniach jest prosta, bo po prostu wszystko macie napisane na planszy po prostu wrzucacie pionka, weź. Drewno. No to bierzesz drewno. Koniec. Kończycie turę. Kolejna runda. Weź dwa, weź zboże. I bierzecie zboże z paszy. Koniec. Więc zasady są proste, ale te karty, jak one kombują, co one tam mają. To jest po prostu, to, to jest po prostu kwintesencja tej gry. Agricola, to jest moje serduszko. Mam plakacik na, na ścianie. Po prostu, o, cywilizacji w sumie też. Eee, i to, są, to jest po prostu gra, od której zacząłem. Placzowko przygodę. Pomimo tego, że zaawansowana, ale, ale no, no, akurat mi wpadła, tak? Mi wpadła i po prostu, była, była rewelacyjnie. W ogóle ten sam twórca, e, Uwe Rosenberg, on zrobił bardzo dużo prążówek, bardzo dużo w podobnych klimatach. Teraz, e, ostatnio wypuścił, znaczy ostatnio, nie ostatnio, wypuścił taką, e, taki worker placement, takie euro, such, znaczy może nie sucha, ale takie euro, coś ala agricola, ale już taka kompletna Feast of Odin, uczta Odyna. E, też jest dosyć popularna teraz. No tam tych akcji jest 60 albo 70 i to jest już taka planszówka kompletna, ale, ale proponuję najpierw zapoznać się z takimi załóżmy prostszymi, ale zaawansowanymi mechanikami, żeby wejść do Uczty Odyna, bo tam jest dopiero grubo. E, to ta Odyna będę miała, bo znajomy będzie mi sprzedała, więc na pewno kiedyś w to zagra. No i słuchajcie, ostatnia planszówka, e, ostatnia planszówka. No i to jest taka planszówka nad planszówkami. To jest taka planszówka, która, która, e, która. mi pokazała, że nic chyba, w nic lepszego w życiu nie zagram. To jest taka planszówka, w której jest. ta palszówka, o której powiem, później jest taka duża przepaść i reszta planszówek. Ale to jest w moim osobistym założeniu. Słuchajcie, ta planszówka to jest Gloomhaven. Oczywiście to jest Gloomhaven. To jest gra, która jest kooperacyjna. Czyli tak jak Tomek mówił o de, e, they may die, death may die, die may die, no, death may die. Okay. Death, may die. The, death may die. Tak, e, mam odpalone. I jest po prostu genialna. Po prostu Gloomheaven jest genialne. E, cała zabawa polega na tym, że to jest gra Legacy, czyli to co Tomek e, nie rozumie, że tą planszówkę się przechodzi i w sumie można wyrzucić ją do śmieci. Ej, ale już rozumiem. Nie... nie rozumiałem za pierwszym razem, ale i okay. już rozumiem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, więc ja tylko jeszcze. Ja tylko jeszcze dodam, że tutaj nie jest tak źle, bo można sobie kupić pakiet, e, że tak powiem, restartujący. A tam kosztuje 50 czy 70 zł. I można sobie ją zrestartować, tak jakby, tak? E, więc nie ma z tym problemu. E, gra. Ja ją kupiłem na premierę, gra mi kosztowała 550 zł, plus jeszcze kupiłem insert do niej, no bo tam bez insertu to nie podchodzi z 200, więc dałem za nią ponad 700 zł. Słuchajcie, ja mogę tak wydawać cały czas na proszówki, jeżeli mam grać w coś takiego, to mogę wydawać. Słuchajcie, o co chodzi? Wybieramy postać, odblokowane, co jest ważne, odblokowane są bodajże 6 postaci. Bierzecie sobie postać, wasza postać dostaje karty. To są karty pierwszego poziomu, zerowego albo pierwszego poziomu, nie, x i pierwszego poziomu, które będą, e, które będą kartami akcji i tym, co będziecie robić. E, I będziecie wy, wyciągać sobie, wybierać sobie scenariusz, ale raczej będziecie szli po kolei, w zależności od tego, jak was gra poprowadzi. Wybieracie sobie pierwszy scenariusz, macie napisane, które heksy macie rozstawić, rozstawiacie heksy, rozstawiacie na nich przeciwników, rozstawiacie was, i chodzicie po tych heksach i zabijacie przeciwników. Chodzicie w ten sposób, że macie 7 kart na ręku. Powiedzmy, każda postać ma inaczej, ale ja mam 7 kart na ręku i te karty to zawsze. Eee, nie. Do, e, I wybieracie z tych kart dwie karty, które teraz zagracie. Każdy robi to samo, odkrywacie karty, patrzycie na inicjatywę, jest na karcie i to co robicie na niej. Na przykład, ja mam barbarzyńcę i mam atak 3. No i atakuję tego typa za 3. E, na dole. W, Wybierając dwie karty z ręki, wybieracie górną, e, górną część jednej karty i dolną część drugiej karty. Dolna część to na, oku, na ogół są takie rzeczy pasywne, ewentualnie buffy, ewentualnie chodzenie, zawsze chodzenie e, po tych heksach. Na, natomiast górna to są na ogół ataki, e, spele, tego typu rzeczy. No i wybieram dwie karty. Dobra, to najpierw z jednej karty sobie podejdę, a z drugiej karty zaatakuję. I tak cały czas. I każdy będzie robił mniej więcej to samo. Oczywiście jaki smak, maczary ma bafuje się, jest healer, healer leczy, i tak dalej, tak dalej. Każdy ma zupełnie inne umiejętności, bo ta gra jest po prostu zajebista. Jest zajebista i nie ma to tamta. No i, i później jest tura przeciwników, losujemy na przykład szkielet, wyciągam kartę na szkieletów, dobra szkielet akurat w tej turze nic nie robi, ale leczy się 100% No dobra, no to te wszystkie się leczą, no i teraz moja tura I tak w kółko będziemy chodzić po tych planszach z heksów i robić to co jest w scenariuszu Ale słuchajcie, cała zabawa polega na tych kartach, na tych pierdolonych kartach, bo można je tak zajebiście kombować, można takie rzeczy z nich robić Można bo po prostu, dostajecie te 7 kart, niby proste ale w pewnym momencie odkrywacie: O kurde, to ja mogę robić to, o kurde, to ja mogę robić to. E, I powiem wam, że ja grałem z moją żoną i ze znajomym. W grze jest 100 scenariuszy. Zagraliśmy około 70. Parę razy musieliśmy niektóre powtarzać. Przeszliśmy tą grę. Tam jest dużo jeszcze pobocznych scenariuszy. E, I takich emocji nas, jak na przykład mamy ostatniego typa. Żyje tylko jedna z nas. Mamy rzut kost, tam, tam obrażenia, wyciąga się karty stali. Eee, I ta to są obrażenia, i te karty stali można wyciągnąć lepsze, można wyciągnąć gorsze. Można, z ka karta, obr talia obrażeń. My będziemy ją zmieniać. Będziemy levelować, będziemy usuwać gorsze karty z tej talii, na przykład minus dwa, a dodawać lepsze, na przykład plus 2. Więc z talii obrażeń wyciągamy kartę, i po prostu bardzo często jest tak, że słuchaj, jak wyciągniesz 0, to wygraliśmy. I słuchajcie, no takie emocje były w tej grze. Emocje przy poznawaniu naszych postaci, emocje. Po prostu towarzyszące nam, że tu wchodzimy, dobra, to ja robię to, dobra, to ty robisz to, ty idziesz tam, atakujesz tego, dobra, to wiecie co, to może ja was uleczę w tej turze, dobra, to ulecz, OK. dobra, robimy to, kurwa, robimy to. Rewelacja. Nie miałem, słuchajcie, nie miałem nigdy w życiu takich emocji w żadnej grze planszowej w glumie. W żadnej. W żadnej nie miałem. Po prostu to jest. To jest gra dla mnie kompletna. To po prostu były 8, 20, 12 godzinne sesje i grało się w GLUMA 3 4 scenariusze i nakurwiało się do drugiej, trzeciej w nocy w Sylwestra, nakurwialiśmy. No, po prostu rewelacja. Rewelacja. Gra ma jeszcze bardzo fajny mechanizm, że jeżeli macie te postacie, one levelują wam, tak? I możecie dojść do 9 poziomu, bardzo dużo, bardzo dużo gier. To dostajecie też kartę. Kiedy wasza postać idzie na emeryturę? Na przykład mi mówi tak: zagraj pięć scenariuszy, i wtedy moja postać idzie na emeryturę. Co oznacza, że tą swoją postać zamykam do koperty. Karta e, emerytury, powiedzmy, pokazuje mi, który symbol odblokowuje. Biorę nową postać, odpalam tą postać i mogę nią grać. Jest 16 postaci. Trzech nie widziałem jeszcze w, w, w życiu, jak wyglądają. E, i, I powiem Wam, że. E, że to jest też świetne. E, miałem na przykład bardzo fajny motyw, w których miałem typa, który gra na harfie. On był tam przedstawiony jako Bard. O, jakiego już takiego barda miałem. O Boże, jaka ta postać była chujowa. Nie grałem tym kompletnie. Ale mieliśmy też bardzo zły skład do tego. Ponieważ e, to był taki baw bardziej, prawie zero ataków, a w, jeszcze w Teamie nie mieliśmy takich atakujących postaci. E, I w pewnym momencie. Po 10-15 scenariuszach wróciłem do tej postaci i stwierdziłem, że jest zajebista, ale był inny zupełnie Team. To też chcę wam pokazać, że w Glumie, jeżeli chcecie wyciągnąć z tej gry 100%, musicie zagrać przynajmniej w 3 osoby. Bo w dwie osoby, to będzie już za ciężko, kiedy ja chcę sobie spróbować jakąś tam postać. Miałem takie przekozackie postacie, które po prostu zabijałem wszystkich jedną kartą. Wszystki zabijałem. Bardzo fajnie jest też to zrobione, że jeżeli skończą wam się te 7 kart, bo będziecie je odkładać, tasujecie je i macie 6 kart. Zużyjecie 6, macie 5 kart. Jeżeli zużyjecie wszystko, giniecie. Więc są też karty, które od razu możecie wyrzucić, ale są mocne. Więc musicie mocno rozkminiać, co w tej grze trzeba robić. Jest tak mocna taktycznie pod te umiejętności i mówię, każda postać jest inna, malowanie figurek questy, wchodzicie do e, w, e, co rundę przed każdym scenariuszem, losujecie kartę czytacie co tam jest napisane wybieracie, od A ratujemy, B nie ratujemy albo atakuje was wilk, A napierdalacie, B uciekacie i macie mnóstwo tego typu rzeczy, to jest po prostu gra, która jest sesją RPG jest taktyką jest po prostu wszystkim czym mogę sobie zamarzyć Łatwiejsza, fajniejsza, dwuosobowa gra to Gloom Heaven, szczęki lwa. Jeżeli chce, macie partnerkę, a chcecie wejść w coś takiego, tylko od razu mówię, zasady są dosyć skomplikowane. Aczkolwiek, szczęki lwa, czyli to jest taki e, mniejszy gloom, e, bardzo fajnie wprowadzą was w dwuosobowy taki świat. Polecam szczęki gla, e, lwa, e, bo to jest mniejszy gloom na dwie osoby. I wasze scenariusze to nie są heksy, że tam szukacie i, i musicie dopasować. Eee, heksy, czyli scenariusze, to jest wszystko zeszedł. Gracie na zeszycie, chodzicie po zeszycie. Jest to super zrobione. Więc jeszcze lwa polecam na dwie osoby, pełne doświadczenie, to jest Gloom Heaven. klasyczny Gloom Heaven. Wyszedł już kolejna część Frost Heaven, będzie tłumaczona przez e, e, Albi bodajże polskie wydawnictwo i w tym roku się, w przyszłym roku prawdopodobnie pojawi się Frostheaven. No, że kurwa, biorę. Tomek mi ją na rękach przyniesie, przywiezie do Polski. Do Anglii, jak, jak nie będę mógł wysłać, ale na pewno będę mógł wysłać. Chyba za wysyłkę zapłaciłem 120 zł. To jest tak wielkie pudło. To to waży, z insertem to chyba z 15 kg Moja żona nie chce tego nawet podnosić. Dobra. E, więc powiedziałem o tej grze kompletnej. Więc e, to tyle, jeżeli chodzi o o planszówki, To tyle, jeżeli chodzi o Gluma, Polecam wam. E, to tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Może jeszcze coś dalej będę z tym robił. Może nie. E, I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, e, ja miałem na imię Krystian, ze mną był Tomasz. Dzięki wielkie, do usłyszenia. A my standardowo słyszymy się na pewno za dwa tygodnie, a może za tydzień zobaczymy. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej!